Słychać mnie? Słuchajcie? Raz. Słychać nas? Proszę. Słychać nas? Dzień dobry, witamy serdecznie. Voice Code, kolejny. Halo. Który to jest odcinek? Któryś? Szósty, siódmy? Ja już nie wiem, ja już nie liczę. Nie liczymy, to już jest ten etap. Nie. Ale ja już wiem, który to jest bez Eryczka. Kolejny. Był feedback, że Eryk to chyba nie może usiedzieć w tym miejscu i żebyśmy go przesadzili. Że było mu niewygodnie tak, bardzo na podcaście. No nie było gdzie go przesadzić, więc po prostu go wyrzuciliśmy. Tak, no. Wyrzuciliśmy go po prostu z ekipy i wyrzuciliśmy go z podcastu i w ogóle go wyrzuciliśmy. Problem z głowy. Tak, no. Dokładnie. No. No dobra, panowie, wjeżdżamy chyba od razu konkretnie do gruzu tygodnia, co? I tu nam się pewnie jakieś ciekawe rzeczy pojawią. Ale kończąc ten zakres, to Eryk ma gorączkę po prostu. Eryk wczoraj wieczorem napisał, że ma gorączkę. Dzisiaj potwierdził, jest chory, nie ma go z nami. Przyjechaliśmy z termometrem, ma gorączkę. Comfort. Sprawdzaliśmy i tyle. No, tak. Pomimo, że był feedback pod ostatnim, że dobrze, że jednak Eryk jest. Aha. Tak. No to, no nie słuchajcie, Eryka dzisiaj nie ma. Eryk nie wziął sobie feedbacku do serduszka, jeszcze no nic z tego nie ma, ale co? Dobra. To jest chory? Sorry, przepraszam cię. Dobra, tak, nie, się Eryk, już nie ma co gruz tam tygodnia, gruz tygodnia. Ale uważacie, że macie mocny gruz tygodnia, czy nie? No, taki... Ej, ty chyba ty masz, co? Ja mam dwa, spoko. No dobra. Takie, że u mnie normalnie, że takie rzeczy nie zdarzają. No dobra. Antek, mam zaczynać? Każdy po kolei uznamy kogo jest największym gruzem. Dobra. Nie, to może zacznijmy od was. Ja mogę dojść na końcu. Dobra, ale masz najmocniejsze to na końcu. Na końcu, dobra, Maciek, dawaj. No moim gruzem, powiedzmy, jest kontynuacja, słuchajcie, pamiętacie, jak opowiadałem wam całą historię o sketchu, jak grałem w sketchu. I na pewno fance. Tak. No. No to potem to opowiedziałem tu na podcaście, jakby i to miało odwrotny skutek, bo teraz grałem w sketchu znowu. No. I do mnie nie podbiło już, nie wiem, z sześć chyba takich dziewczyn, które mi to samo powiedziało. Ale dla beki rozumiem, tak? Znaczy, nie pytałem, czy mówisz dla beki, czy serio. Tak, serio, czy dla beki? Czyli co, czyli podchodziły do ciebie dziewczyny w sketchu i mówią, cześć, jestem napalony fanką? Tak, to tamta sytuacja też była w sketchu? Tak. A okay. Ciągnęło to jakoś dalej? Czy mogę za ciebie zatańczyć? Czy podobało ci, jak się wiłam przed tobą, czy coś, ten desen? Nie. Razem troszeczkę wersja demo była. Tak? Tak. Ajajaj. Okej, okay. I co, nie, i to uznasz jako gruz tygodnia? Ja, dla mnie to jest odwrotność w ogóle, myślę, że to jest wręcz... No dobra, tak powiedziałem. W sensie uważam, że gruz tygodnia w kontekście takim, że po prostu jest to... można się do tego uśmiechnąć, tak? No. Czyli nie podobało ci się to? Podobało mi się. Okej. Okay. Nie no, ale też nie nadinterpretuj się tego, tak? Nie musicie do ulicy podchodzić, ej, bo to zawsze jest dla mnie... Bo ja nie wiem, co ja na to mam odpowiedzieć, wiesz, to jest na przykład, jak gram, ktoś do mnie mówi przez DJ-kę, ja się nachylam, no bo nie wiem, czasem jest coś ważnego i mi mówi to. I co ci mówię? Jak to do ciebie brzmi? Jak to brzmiało? No, ja jestem napaloną fanką. No, coś, nie wiem, no i ja stary, i ja wtedy mam tak, że gram i na przykład... I wiesz, i co ty masz? Nie, przerywamy imprezę. Stop. Ej, ale totalnie chciałbym, żeby teraz był taki rolling joke, że ty masz jakąś każdym z tym, że co chwilę ktoś się podbija i mówisz na pewno fanką. No. To by było prześmieszne. To by było prześmieszne. No właśnie. I to zmierza w tą stronę. To ku temu dążymy, no. Tak. Słuchajcie, taki mam cel na ten rok. No. Dokładnie. Cel na te wakacje, słuchajcie, jeżeli gdziekolwiek widzicie Maćka, podbijacie do niego, mówicie, że jesteście napaloną fanką, bądź napalonym fanem. To też oczywiście jest w opcji. No można być też napalonym fanem. To stosowanie może. No, dokładnie. No dobra, Miłoszu, gruz tygodny. No to jest taki personalny, dość mocny dla mnie. Też mocny gruz uważam. No ja jebie. Cztery dni temu wyjeżdżaliśmy ja i Bagi na zaproszenie Adidasa, największy sportowy event Adidasa w ogóle chyba w całym roku, który się, ten event się powtarza co rok, od 4 lat jest to event, wydarzenie, na którym zlatują się największe persony ze świata sportowego, którzy są sponsorowani przez Adidasa w jednym miejscu w Herzegowinach w haku Adidasa. Ja widziałem, że tam była ta, co pobiła rekord świata w ogóle teraz. Tak. To jest wydarzenie Adidas, po to, żeby wszystko. Po prostu co roku pobijać tam rekordy świata, kumasz, rekordy świata. No. W jakichś biegach, na kilometr, mile, 10 kilometrów, 5, nieważne i tak dalej. I ja też z Bagim tam pojechaliśmy, jako i też mieliśmy brać udział, jakby braliśmy finalnie udział w biegu. Chwilę po jakby tych profesjonalnych atletach, my też biegliśmy normalnie z numerkami, z czasem, jakby każdy był nastawiony na bicie swojej życiówki po prostu. Tak. No i z Polski tam leciał przez 5 osób, z jakiegoś innego kraju, wiesz, 4 i to były osoby jakby medialno, influencersko, po prostu tak związane, sportowe. No. Tak, no że naprawdę tam była okrojona bardzo liczba tych ludzi. No dobra, no i co się stało? Dzień przed wylotem, mamy wlot 14, o 14 chyba kolejnego dnia. No. Ja wieczorem, wcześniejszego dnia, wieczorem, poślizgnąłem się na mokrej, kurwa, trawie, skręciłem kostkę, ścięgna mi się poluzowały, wróciłem do domu, nic, zamroziłem kostkę, nic nie czuję, zajebiście, kładłem do góry, rano się budzę, nie mogę wstać.
noga sztywna, jak ja pierdolę, jak 120, do jadę amputacji. Do USG. Słuchajcie, jeżeli oglądacie na nas, słuchacie nas na Spotify, to Miłosz nie ma nogi, miał amputowaną. Dosłownie. Jadę USG, pani mówi, że poluzowały mi się ścięgna, znalazłeś jakąś w ogóle inną kość, która w ogóle jest w innym miejscu niż powinna być. Mówi, że to do leczenia co najmniej 3 tygodnie, żeby mi się płyny wylały, jak ma się płyny w kolanie. To ja mówię, że no to tam w stawie skokowym też się trochę wylało i no około tej ścięgien nie w ogóle pan to chodzić nie powinien przez kolejne kilka tygodni. A czekałem na to wydarzenie i trenowałem i w ogóle, żeby powiedzieć, jak jest no, wypisany rekord przez opór czasu. No to od kiedy zacząłem biegać, no. To jest pewnie jedno z tak największych wyróżnień. No i kilka dni przed wylotem to mi się stało i styl. No ale pobiegliśmy. Okay. Jakby zmanifestowałem to wyleczenie kostki. No ale terror, to było takie smutne, takie wkurwione, czyli że zawodzę nie tylko siebie, ale masę ludzi, którzy wiesz, no nie wiem, oczekiwali, no nie wiem, po prostu mnie hajpowali i supportowali w tym bieganiu. Te 3 osoby pewnie będą smutne. Tak, no, z kanału nadawczego, prawda? No, pewnie tak, pewnie tak. No ale dobra, steel. Mój gruz tygodnia. Chciałem na początku powiedzieć, że moim gruzem tygodnia jest to, że po prostu cały czas jestem ostatnio w rozjazdach. Tak jak zaczęliśmy z Maćkiem być na rejsie wycieczkowym, tak potem wróciłem, od razu z Miłoszem polecieliśmy do Niemiec, teraz wróciłem i dzisiaj wróciłem z naszego tripa z Ines jednodniowego, gdzie robiliśmy 24 godziny w Tesli i byliśmy wczoraj dosłownie o 20:30, o 21:00 dojechaliśmy nad morze, zrobiliśmy tam zdjęcie, że co, jesteśmy... No? To jest ta herbata, co miałeś nam wylać? Nie, nie, no, no nie, do tego, no nie, nie, no, no, nie, bo Bagi wczoraj nam napisał na grupie boisko w nocy, ale mam dla was na jutro herbatę. No serio, serio. No. Widzowie, dzisiaj będzie grubo. No i co? I po prostu jestem mega zmęczony. Znaczy może nie zmęczony. Jestem w ogóle przeładowany pozytywną energią i taką chęcią do działania, bo wszystko super leci, ale czuję, że po prostu fizycznie mój organizm totalnie odmawia posłuszeństwa. Zluzowałem z treningami, z dietą i tak dalej. Po prostu no nie czuję się tak dobrze, jak czułem się jeszcze przed wylotem na rejs, ale już jestem jakby w domku. Myślę, że zaraz wrócę na dobre tory i tak dalej. Więc taki mini gruz, ale taki gruz w pozytywnej sytuacji, o tak, no. Okay. I tyle. Antku. To co ty, Maciek, powiedziałeś przed chwilą, że Bagi wczoraj napisał na grupie, że ma coś nam do opowiedzenia, jakąś herbatkę, że sobie tak wczoraj to przekminiałem. My często, zresztą jak gadamy tak prywatnie, to mówimy, ej nie, stary, nieważne, powiem na podcaście, bo po prostu to jest stary. To jest zajebiste. To jest zajebisty temat do wygadania. Mhm. No i właśnie ja mam dwa takie tematy. Jeden o jednym już wiecie. Jeden to jest to, że po prostu tydzień temu miałem wylot do Paryża i nie zabrałem dowodu i nie poleciałem. Tak, to jest gruz. To faktycznie może nie zmiano gruzu tego. To akurat jest rozpierdol tego. To jest gruz i to jest gruz, z którego nie jestem dumny i to jest akurat w chuj przykry gruz, ale uczę się na błędach, co nie? Zawsze jak na przykład leciałem gdziekolwiek, patrzyłem na ludzi, którzy faktycznie są odbijani po prostu od bramek, bo na przykład nie zabrali dowodu. Mówię, man. Jak można w ogóle? Jak można? No. Po prostu, jak można? Żeby no można. Dogruzować, to był wyjazd, jakby konkurs, który był z jedną tak. Z waszych jakby obserwatorek, fanek, która wygrała ten konkurs, miała z tobą lecieć i z Gabi do Paryża jako nagroda. Tak, no dokładnie i to jest przykre na maksa, ale już się zgadałem z ziomalką i... Coś innego zrobić. Tak, idziemy gdzieś indziej. No? Okej. Nice. I jak w ogóle to wyglądało? Mocny stres? Miałeś, że to ty podbiłeś pod bramkę, rozumiem, że przy security nikt nie sprawdzał, podbiłeś tak, pod bramkę. No to w ogóle na ostatnim tym, i poprosili o dowód. A wiesz, co jest ciekawe? W ogóle, że po wielu lotach jakby europejskich niepotrzebne są dowody. W sensie nie zawsze sprawdzają, wręcz często nie sprawdzają no, dowodów. Tak. Po europejskich bardzo często w ogóle nie wyjmujesz dowodu. Jakby. Zależy, jaką linią lecisz, no. No ale tak na luzie sobie wyciągam cardholder, nie? Cardholder, z którego nigdy nic nie wyciągam po prostu. No. Ostatnio miałem coś i wyciągnąłem dowód, po prostu schowałem go za case'a. No i później go, wiadomo, też wyciągnąłem i po prostu go nie było. No wyciągam cardholder, nie ma dowodu. Mówię, okej, no spoko, a może M-obywatel. Tak sobie myślę, kurwa, jak ja wrócę? No dobra, chuj, spróbuję. Pamiętam, że nie ma opcji. No nie ma opcji. Ale grubo. I my tego no też nawet bym nie byliśmy wiesz, razem na lotnisku, nie? Bo ja leciałem tego samego dnia do Milanu, bo razem byliśmy na lotnisko i Gabi do mnie dzwoni, że Anka nie wpuści na samolot. Ja mówię, jasne. No a ja miałem jakieś 3 bramki od nich dalej swój własny lot. I siedzę 5 minut, mija 10, sobie Antek o tył. Stary, nie wpuścili mnie. Jak stąd wyjść w ogóle? Mówisz jakąś bagietkę taką na drogę, mówisz, masz miłość, mi już się nie przyda na drogę. To bagietka, kurwa, taką bułę. Jak się wychodzi z lotniska, jak się nie ma dowodu? No,
No są znaki i dosyć prosto, kurwa, wyjść niestety. Dobra, to jest pierwszy gruz, a jakiś drugi gruz? Drugi gruz stał się wczoraj w sumie. No, ciekawy jest to. Byłem w Poznaniu od 3 dni, bo 2 dni temu grałem u Bambi na koncercie kończącym trasę IRL. Gratulacje, to jeszcze oficjalnie, podcastowo. No i wczoraj wracałem z Poznania do Warszawy. No i kurwa, okazało się, że... No, inaczej, jestem już w Warszawie, już zamawiam sobie Ubera na chatę, no i tak, kurwa. Klucze do mieszkania zostawiłem. Klucze do mieszkania. A też mi się to zdarzyło. Przekosy nie mam w domu i mówię, man, ja chyba jestem właśnie bezdomny. Ja nie mam domu dzisiaj. Gdzie jest przekosa? Przekosa to jest współlokator Antka. Tak, przekosa to jest mój współlokator i... No, był akurat na Krecie, nie? Wczoraj wyleciał chyba. No dobra, wczoraj. No i co? No stary... Aha, ważny aspekt. Miałem 1% w telefonie. Stary, no tragedia. Zadzwoniłem po prostu do pani, która wynajmuje mi mieszkanie, no i akurat ogarnąłem zapasowy klucz, ale no musiałem jeszcze czekać 3 godziny na to, nie? Więc no. Ale spoko, wyszło cool. Kto ma największy gruz tygodnia, waszym zdaniem? Ja uważam, że coś pomiędzy... Miłoszem, Kostką, a Antkiem samolotem. Braku dowodu osobistego. Samolotem, no. To jest, są twoje jest takie bardzo. Goofy, a moje jest takie, że wiesz, czekałem na to kurwa całe życie, od kiedy biegam, będzie zajebiście, pobiegnę sobie na takim evencie i chuj, a ty też słabo. Nie wiem, ale to jest bardziej case mojego zapominania, a ja nie jestem zazwyczaj taką zapominarską osobą. Ale w ostatnim czasie tak. Dobra, no. Mamy 2 gruzy. Fabryka Minerzyce, kto ma większy? Uwaga. Większy gruz ma Miłosz i jego kostka. Słuchajcie, feedback pod odcinkiem i ostatnim, i tym jeszcze wcześniejszym, przedostatnim, chyba tak się mówi, był naprawdę zajebisty. W ogóle naprawdę czytałem ten feedback pod tym odcinkiem, chyba gdzie nie było Eryka akurat. Pamiętacie? Tam jak zajebisty Eryk? Feedback nagle. I nagle wszystko się zgadza. Nie, naprawdę. Wyciągamy wnioski po prostu. Dokładnie, dlatego dzisiaj Eryka nie ma z nami, ale naprawdę czytałem te komentarze i no po prostu było mi tak miło. Ten odcinek, no chyba nie wiem, ze 100 coś koła wyświetleń, szczerze już. Wiecie co, nie przeczytałem, przepraszam, nie przeczytałem, jakoś nie miałem czasu, nie skupiłem się i... Naprawdę było tak miło. To był odcinek z kompleksami, gdzie mówi... To był odcinek, gdzie Maciek mówi o wierze. Nie, Maciek, to był ten odcinek? To był ten z kompleksami, wiarą i nie pamiętam, jaki był. No dobra, ale że ogólnie komentarze były takie, że ludzie mega doceniają naszą szczerość, że fajnie, że to jakby robimy i tak dalej. No masa w ogóle takiego najszczerszego, pozytywnego feedbacku, że znacznie więcej było pozytywnego feedbacku, niżeli komentarze odnoszących się stricte do odcinka. No przemiłe, naprawdę. Także tak, z tego miejsca bardzo dziękujemy. No i mamy wypisane bardzo. Kilka jakichś takich konkretnych feedbacków. Możemy się chyba w nie zagłębić, co? Maciek, ty pamiętasz jakieś konkretne? Tak, let's go. Przede wszystkim, ja pamiętam nawet tak, po pierwsze Antek mocno zaskoczył pozytywnie. Jest to komentarz, który się powtarza pod ostatnim odcinkiem i pod jeszcze poprzednim. I że dobrze, że się wcinasz. Po drugie, oprócz, aż chcę też... Takie główne wymieńmy. No myślę, że ludziom się podobało, że były te rozkminy egzystencjonalne i wiara. Tak, ja też dziękuję. Fajne. No też dziękuję za wszystkie miłe słowa w moim kierunku. Bardzo mi miło. Tym samym były rozbieżności zdań, bo były zdania, gdzie w sensie więcej komentarzy było takich, że było o Maciek fajnie, że tak lubię, jak nie wiem, Maciek rozkminia, coś tam, były komentarze, no Maciek spoko, ale pierdolisz, nie? Jakbyś mógłbyś to powiedzieć w 3 zdaniach. No dobra, w sensie po prostu pozytywny feedback, wiadomo, jak jestem też negatywny, ale przede wszystkim pozytywny, także bardzo dziękuję. Najważniejsze, że feedback, bardzo dziękujemy zawsze za feedback, bo to jest i czytamy go i w ogóle stworzył się teraz taki wave gigantyczny, że wszędzie ludzie piszą, wiemy, że lubicie feedback, więc i piszą nam feedback i jest to w ogóle zajebiste, bo uważam, że w taki sposób no wy stwarzacie, że my robimy coraz lepsze treści, które wy potem możecie konsumować, tak ładnie to mówiąc. Okej, po tym odcinkiem czytałem feedback, pamiętam już teraz. No, mega dużo komentarzy o tym naszych rozkminach egzystencjalnych, że boimy się tej śmierci i tak dalej. Ale ja wiedziałem, bo Mikołaj w ogóle to była taka akcja, że Bagi, jak ja zacząłem wrzucać temat wiary i rozkmin egzystencjalnych śmierci, no to Bagi... Egzystencjonalnych chyba. Egzystencjonalnych, możliwe, że egzystencjonalnych. To Bagi powiedział, że w sensie to nie jest twój temat po prostu, tak. Więc ty nie wiedziałeś. A ja miałem takie poczucie, że wiedziałem, że jest na pewno dużo ludzi takich jak ty czy ja, którzy po prostu rozkminiają to po nocach. Ale nie mówią o tym i nie mają z kim o tym porozmawiać, a my się otworzyliśmy i mogą... Fajnie. Fajno. Także tak bardzo spoko. No i co, ruszamy słuchajcie z pierwszymi tematami i z tą herbatką, którą miałem wam powiedzieć. A dzisiaj w ogóle przeskoczyliśmy. Czy ona jest związana z Rają? Tak. Czy to się... Czyli
kupiłeś. Ale czekaj, bo teraz tak dynamicznie z tego tematu rozumiem, już przechodzimy, tak? Feedbacku. Tak, idziemy dalej. Ale teraz po raz piąty chyba trzeba jeszcze raz szybko wytłumaczyć. Raya to jest aplikacja randkowa dla popularnych osób. W skrócie. I razem z Maśkiem dostaliśmy akcept na tą aplikację, tylko finalnie okazało się, że trzeba płacić 150 zł miesięcznie, żeby na niej być i przeglądać, tak kolokwialnie mówiąc, inne znane. No dobra. Właśnie pytanie, czy znane? Bo ja mam tak, że ja też kupiłem, tak? Ale tylko na... też kupiłeś? Nie, aha, na potrzeby podcastu. Tak. Tylko na potrzeby podcastu, żeby wam opowiedzieć. Chłopaki. I finalnie na co? Nie, uważam, że jest to skam. Ja też tak uważam. Bo uważam, że w sensie, że oni na fali tego chyba, że się wybili na tym, czy jakby ich DNA, ta tożsamość była o tym, że są dla popularnych osób, charge'owali ogromną kasę, czyli właśnie, ja nie wiem, zapłaciłem chyba 200 zł za ten plan. Za premium? No chyba tak, za premium, w którym i tak nie masz nieskończoność tych przesunięć. Nie skończy, serio? Że, może, że one i tak się kończą na pewnym etapie. To dziwne, no bo ja kupiłem ten plan zwykły, 150 zł miesięcznie i wczoraj swajpuję sobie, tak jadę furą w nocy, swajpuję sobie oczywiście na pasażerze, swajpuję i w pewnym momencie, że mam już koniec, stary, jakichś tych swajpów. Mówię, co jest kurwa grane, 150 zł przed chwilą na to wydałem, nie? Oni mówią, że jak chcę być nieskończoność, to 200 muszę zapłacić. No i tyle by z tego było. Ale czy podpinam się pod to, że to jest scam? Uważam, że jest to mocno nagięte, że na fali tego, że kiedyś były tam popularne osoby, teraz po prostu są osoby, które chcą być w gronie popularnych osób i takie widać po prostu, no nie wiem, moje spostrzeżenia po tej aplikacji są takie, ściągnąłem ją, ustawiłem sobie wszystko, zdjęcia, coś tam, wszystko sobie poustawiałem, może nie rozwijałem się jakoś w profilu, jakieś bio o mnie, bo to już nie wiedziałem, co mam tam napisać, ale ustawiłem i zacząłem swajpować. Czy spotkałem kogoś ciekawego? Tak, i zaraz wam powiem kogo i to jest ta herbatka i naprawdę będziecie zhypowani. Natomiast jest też bardzo dużo takich osób, które tak, no nie wiem, że mam wrażenie, że może obracają się w takim gronie bardziej. A znałeś dużo osób oprócz tych, co znam? Trochę, na 10 profili znałem, myślę, 2 albo 3. Coś w tym stylu, a reszta nie do końca. Jakby to nie jest tak, że wchodzisz, po prostu masz stare same osoby po prostu, które ale są dużo mega popularne, ale jest dużo randomów i szczerze, śledząc to, czuję jakiś taki dziwny vibe. Czuję, że niektórzy są tam naprawdę, bo czują, że mogą tam spotkać inne jakby zajawkowe osoby i tak do tego podchodzą. Nie mówię, że tylko tam może spotkać zajawkowe osoby, bo sam nie do końca tam szukam zajawkowych osób. Ale wiem, że są takie osoby, ale wiem, że są też osoby, które mają moim zdaniem parcie na szkło i dlatego tylko tam są. Ja się teraz skridżowany tym, że ja to też. Mam, że mam takie coś, że najchętniej to bym się kurwa... A w ogóle, bo jestem mega ciekaw, w jaki sposób wy się w ogóle dowiedzieliście o Rai? Ja nie wiem, od Magiego chyba. A ja od naszej ziomalki. To w ogóle to tak mega wypłynęło. Przez nasze towarzystwo. No ja nie chcę mówić dokładnie przez kogo. A to było niedawno dosyć. Tak. Czy to nie jest tak, bo trochę nie jestem zorientowany, ale ostatnio byłem na Anyone But You w kinie. No. I tam pierwszy raz się spotkałem w ogóle, żeby ktoś na przykład w filmie po prostu powiedział o Rai. Aha. A wcześniej na przykład nie widziałem w jakichś social mediach, żeby ktoś mówił o Rai. I tam chyba Sydney powiedział... No to może tak, ale... Może przez ten film po prostu. Raya, jak ktoś wie, to dajcie znać. Raya w Polsce nie jest jakaś mega popularna, ale tak jak mówię, kto ma wiedzieć, ten wie. I słuchajcie, wczoraj sobie swajpowałem Raję. Ale słuchajcie, swajpuję i nagle, kurwa, myślałem, że wyjebię telefon za okno, nie? Z podkrętki. Serio. Ale tam zaprosiłeś ją? I moim oczom ukazała się... Ale sobie bardzo się spodziewałem tego. I kurwa, dałem super lajka człowieku od razu. I co dalej? No nic. Nie ma. To było jakby wczoraj, albo wczoraj tak bardzo późno w nocy, więc... No to więc tyle. No może coś się jakby, jakby z tego więcej jakby... No. Ten. Oczywiście ona miała podpisane here only, tam looking for friends, coś tam i tak dalej. Ale kurwa, no tak myślę sobie. Wiadomo, o co chodzi. Tak. Dla widzów, słuchajcie, mieliście to wypikane, no bo też nie wiem, to pewnie trochę takie zjebane było, jakby ktoś, jakbym teraz mówił po kolei, kogo spotkałem tam na tej Rai. No, 100%. Ale jest to znana osoba, znana dziewczyna. Dość bardzo. Gdzie mocno mówiłem chłopakom już od mega dawna, to Maciek szczególnie wie, że to po prostu największa celeb crush, że tak powiem. No i co? I spotkałem ją. No i nie wiem, no wiecie, dałem tam... No wiadomo, ale nie, to ja mam taki feedback dla was, chłopaki, jeszcze, żeby wam zobrazować Raję. No i dla was widzowie oczywiście, słuchacze. Z Drylosem, który jest tutaj u nas za kamerą teraz i nagrywa storiesy. Jak kupiłem, to właśnie z nim siedziałem i przeglądaliśmy. Ja nie mam żadnego doświadczenia w takich aplikacjach randkowych. No po prostu to, co kiedyś wam mówiłem na podcaście. Nigdy tego nie czułem jakby. No. Czułem się źle z tym. No ale Drylos ma. I on, mając jego jako porównanie obok... No to on mówi, ty,
nie no, tutaj zajebiście, nie? Tutaj są tu mega ładne te dziewczyny, coś tam. Ja nie wiedziałem, co on robi. Ja wczoraj... Stary, serio. Ja wczoraj swajpowałem, po prostu miałem tak, że... I to nie jest jakieś, że nie wiem, nie chcę tutaj robić się nie wiadomo kogo, ale po prostu swajpowałem i za każdym razem, jak była trochę... Nawet, która mi się podobała dziewczyna, to potem miałem takie... Kurwa, czy ja z nią będę pisał, jak dam jej tego lajka? No nie, dobra, lewo. Dobra, spoko. Nie, dobra, nie będę pisał lewo. Nie wiem, dałem lajka może z dwóm osobom, ale no może z trzem, szczerze. Albo tego tak serduszko, cokolwiek. Ale widziałem, że już miałem tam jakieś takie mecze, coś tam, ale nie pisałem na razie. Ale to ja ci powiem, że ja miałem tak, że... Że po prostu wszystko nam na prawo, nie? Nakurwiałeś stary po kolei. No to jak ktoś no. Tak robi od nas. Drylos. Chciałem zapytać, Drylosa, czy po wszystkim ściągnąłeś raję? Mam ściągnięto, ale jeszcze nie zapłaciłem. Drylos powiedział, że ma ściągnięto, ale nie zapłacił. Nie wiem, czy było go słuchać dobrze. No ale tyle, słuchajcie, no mamy raję, więc nie będę robił tego challenge, co mi kazaliście. Nie wiem, co tam by było, ale ściągnąłem. Czy będę płacił? No, skorzystam z miesiąca. Jak już mam zapłacone za miesiąc z góry, no to głupio było tego nie wykorzystać. Także może pod koniec dam jakieś takie podsumowanie, czy coś z tego wynikło ciekawego. A jestem właśnie ciekaw waszych profili. Jak one wyglądają, bo... Inaczej, czy wy w ogóle kiedykolwiek używaliście aplikacji randkowych? Tak, żeby... Znaczy, nie tak, żeby... Wcześniej, że to tak zjebanie brzmi. Dla żartów. Serio, kiedyś miałem tylko tak, że z ziomalami usiedliśmy i po prostu swipowaliśmy sobie jakieś dziewczyny, czy tam... A nie, wczoraj. Raz było tak, w Chorwacji, jak byliśmy, to odpaliłem, żeby może po prostu poznać jakieś towarzystwo. Na a to my byliśmy. Nie wiedziałem o tym. Ale szczerze, to bardzo szybko jakby to wywaliłem jakby i nie używałem. Także naprawdę się to tak wgłębić nigdy nie miałem jakby aplikacji randkowej. Ja nie miałem nigdy, ale... Rozmawiałeś już chyba o tym, nie? Ale to... Ja nigdy w życiu nawet nie miałem Tindera na telefonie. Ja też nigdy. Nie, no. Ja też nie. Nie. Ale z tymi na przykład z tą rają, no zapłaciłem to, co zapłaciłem, tak? Czy to są najmądrzej wydane pieniądze? Myślę, że nie, ale chciałem to zrobić do was. No. Natomiast... Ale może też dla siebie to zrobiłeś. Nie, no, ale właśnie nie nic nie zrobiłem, ale ja teraz tej rai nie odpaliłem już dwa tygodnie. Nie, ja mam takie podejście, że chcę posłapować na rai. W sensie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, ale to nie pisałem z nikim, zupełnie. Ja też, no na razie jeszcze nie. To jak dostałeś taką zachętkę tutaj na start, to też dokładnie, bym swipował. Dokładnie. Ja, oczywiście na twoim miejscu, no nie, tak? No stary, jak już dostajesz taką, no to nie swipujesz dalej, czekasz na tego super lajka. A Maćku, a co sobie wpisałeś w bio? No właśnie, pokaż mi swoje profile, to jest mega ciekawe. Nie na teraz. Interesuje się muzyką. Co wpisałeś w bio? Wpisałeś w bio? Nie. Nic. Okej. No. Ja wpisałem właśnie bagi, 18 centymetrów. No właśnie, ja tak się nie wczuwałem trochę w to. Nie, ja wpisałem emotki takie tylko różne. W sensie nie wiedziałem, co mam napisać. Uważam, że tak, właśnie emotka, tam seks, ogień, tak dalej. Od razu straż pożarna, tak samo, bakłażan też, no woda, dużo. Brzoskwinka jeszcze wrzucałem w życie. Ale nie, że tak uznałem, że pisanie jakieś tam entrepreneur, coś tam, takie mega jakieś poczute mi się to wydaje i uznałem, że nie do końca chyba chcę tak. Więc pisałem sobie jakieś takie emotki, emotkę tam z komputera, no takie po prostu, że ja trochę emotek biznesowy, i emotki sportowe i emotki jedzeniowe. Love flag. No i tyle wpisałem. Dobra, nice. A to pokażesz? No, wydaje mi się, że tego tematu raj jeszcze długo nie zakończymy, nie? To się ciągnie 7 odcinek od pierwszego i myślę, że to będzie się ciągnęło. Ale to jest bardzo ciekawe, no. To jest bardzo ciekawe. Zobacz, takie emotki mam. Mikołaj. No. A fotki? Tak, no ale to ludzie nie widzą, więc nie mamy co tutaj gadać. No ale takie co na Instagramie mam sobie, no. Więc tyle. No dobra, jaki temat lecimy dalej? Słuchajcie, co jest w intro jeszcze, co chcielibyśmy dawaj, dwie poruszyć. Minutki o Tesli. Bo o to Tesli? Wiadomo, będzie dużo można się dowiedzieć a, u ciebie. A, no bo właśnie, bo coś, to jest pierwszy tak błąd Tesli, na którym... No, co? Czy ty już powiedziałeś, że ma... Nie, jeszcze nie. Mówiłeś o tym, sorry, kurwa, ja się tak przymulony. Wszędzie lata na YouTube, na TikToku. Ja wiem, ale, może, powiedzieć... są może ludzie, którzy, wiesz, nie oglądają może na TikToku, tak. Na YouTube, więc, ale mają podcast. Więc rzucam temat, że tak jak ostatnio w górnym tygodniu było to, że czekałem na furę, tak, mam już moją furę, jest to Tesla, jeżdżę nią, teraz przed chwilą wróciłem z nadmorza, byliśmy z Ineską, nagrywaliśmy content, robię content cały czas z tą Teslą, prowadzi się świetnie, kocham ją i po prostu, jak mogę, to tylko nie wiem. Ale Ines czy Tesla? No. I po prostu jest zajebiście, no. Zajebiście. I tyle. Więc się mega cieszę. Więc się mega cieszę z tego. A jak czujesz się z tym, że każdy teraz cię jebie? Spodziewałeś się tego? Tak, spodziewałem się, ale tak nie rozumiem tego, czemu wszyscy mnie jebią za posiadanie elektryków. Elektryka, jakby. Ale poważnie to za posiadanie elektryka? Stary, no poważnie, jakby jak... A co na grzale tam? Gdzieś komuś napisałem, że no bagi, czemu elektryk? Napisałem, że mega lubię.
Jakie flashbacki teraz. Jakie flashbacki. Jak. No więc jeżdżę Tesla. Czy ludzie mnie hejtują za to, że mam Teslę? Tak. Piszą, że jestem zjebany, że kupiłem elektryka, że w tym budżecie kupiliby inną, lepszą furę. No i co mogę zrobić? No spodziewałem się tego. Ktoś się mnie zapytał przed wrzuceniem pierwszego TikToka z Teslą, czy nie uważam, że ludzie będą mnie hejtować za to, że mam drogi samochód. Dla mnie drogi samochód, nie wiem, może dla kogoś nie, ale dla mnie. No i powiedziałem, że uważam, że nie. W sensie uważam, że albo jak tak, to mało takich komentarzy będzie, ale że głównie będą mnie walić za to, że to jest elektryk. No i tak jest. W sensie komentarze o tym, że jestem zjebany, bo kupiłem elektryka, jest ich masa. Ale jest też masa ludzi, co się jarają, więc jakby doceniam bardzo. I tyle. Wody, nie, ale jest taki wave, bo i z tego co wiem, to jest dlatego, że jakby ludzie hejtują elektryki, dlatego, że rura nie jebie, nie? No wiadomo. W sensie, że... No to się nie sprowadza do stary twoich preferencji. Oni by kupili stary za to siano inną furę, no i chuj stary. Betę 30-letnią ryjącą się. I to pewnie większość komentarzy jest takich, no, z tego co widziałem. Tak, ludzie mówią, że BMW lepszy. Myślałem, że ty ten, że mówisz, że tak. Nie, przepraszam. Beta, nie mówisz o becie. Nie, ja nie jestem team beta, ale nie przeszkadzają mi. Okej, okay, a wy jak też mnie hejtujecie za to, że mam Teslę? Czy nie, ja ogólnie lubię elektryczne samochody, mimo też. Tego, że lubię jak rura... Jebie? Tak. Okay. To lubię elektryczne samochody przez tą płynność, że to stary tak płynie. Płynie. Nie wiem, new wave po prostu. Ja się jaram ogólnie z silnikami, jaram się tym, ale to jest new wave i też się tym jaram, że dokładnie. Lubię te innowacje. A propos w ogóle... No? Kupiłem sobie to. Nie, o co chodzi? Miałem sen, dosłownie nie wiem, czy to nawet nie było w tą noc, albo wczoraj w nocy, śniło mi się, ja paliłem jakieś elektroniczne rzeczy w gimnazjum, no wiadomo, no tak jak to brzmi, tak to było, no w gimnazjum jakoś to było i w liceum jakoś się przebranżowiłem na coś tam, no i od teraz półtora roku już nic nie palę zupełnie, no. Jestem free of nikotin i wszystko, ale miałem sen, miałem takiego epeta, takiego sticka właśnie, coś na rodzaju. No. I mi się tam spaliła grzałka, ale on był takim oldschoolowym, że po prostu już nigdzie nie sprzedawano do niego tych grzałek. Więc jak ona się spaliła, nie miałem jak jej wymienić. I kurwa, teraz mi się śniło, że znalazłem gdzieś u siebie grzałkę, znalazłem go i wymieniłem tą grzałkę. No, nie wiem o co chodzi. Czyli chciałeś nam powiedzieć, że właśnie kręciłeś grzałę, tak? O, kręcałem. Jak to możliwe? Ja nie rozumiem. Ciekawe, jak to działa, co? Że tak ci do głowy nagle coś takiego przychodzi, może nie wiem, może w sketchu na przykład zajerałeś ostatnio epeta jakiegoś. Od bardzo dawna, wiesz, no jestem totalnie odcięty od tego tematu w ogóle palenia czegokolwiek, nie? Okay. No właśnie, i też pewnie często o tym nie gadasz. No. O samych epetach, albo co nie? Ja miałem... Mów. Sorry. Chciałem tylko dokończyć. Ja miałem stary podobną myśl, znaczy myśl, sytuację po prostu, że pewnego, dwa dni temu śniła mi się jedna rzecz, tylko akurat nie mogę powiedzieć na podcaście chyba, ale śniła mi się jedna rzecz i bardziej osoba i dzień później gadałem z moim dobrym ziomalem o tej osobie, że nagle ona się pojawiła po prostu, że stary, długo było o niej nie słychać. No, to jest randomowe. Sny są, nie ma na to sny mega, są pojebane i to jest mega dziwne. One są totalnie niezbadane, nie? Nie wiem. I zazdroszczę o umiejętności, że pamiętacie swoje sny. Ja nie. Realnie... Ja 99% nie pamiętam i mówię to tylko na sercu. W sensie, tylko te wartościowe zapamiętałeś. Nie wiem o co chodzi, stary. Ja mam tak, że naprawdę znałem dużo osób takich, z którymi nie wiem, na przykład właśnie zazwyczaj tak w ogóle z dziewczynami chyba jest, że dziewczyny często mówią, no wiesz co mi się śniło, też tak mieliście czy nie? No może. No niby tak, w ogóle sny to jest taka dziwna, mega przekmina, co nie? Że musi działać i podświadomie, nie wiesz co w ogóle, tam są jakieś niestworzone rzeczy, albo rzeczy, których nie pamiętałeś, tak. Lub nie widziałeś, nawet nie pomyślałbyś, żeby pomyśleć realnie, czy to śni, stary? Crazy. No, dziwne na maksa, mi się często śni wojna, szczerze. Serio. Serio? W sensie, że najczęściej mi się śni to, że Niemcy gdzieś najeżdżają na jakiś... No może nie będę tego mówił tutaj. Mi się najczęściej... Nie wiem, mogę to mówić? Takie rzeczy głupie? No, coś ci się śni, no. Nie wiem, czy to w sensie to źle, że ci się to śni. No dobra. To... Mali się nie wiem, co to ocajasz. Jest bez krajów, bez wymienia. No dobra. Często mi się śni, że jakiś kraj najeżdża na Polskę i że ja jestem z całą rodziną, jakbyś musimy uciekać i tak dalej. Serio, regularnie mi się to śni. Cały czas mi się to jakiegoś śni. A korzystacie często, bo ja nie korzystam, to jest w ogóle ale... rozpina. Ty myślisz o tym w ogóle? Przepraszam, ja dzisiaj mam jakieś... Ja dzisiaj cały czas się boję. Nie, ja już nie mówię. Ty masz tak, że ty na przykład mega rzeczy. Ja bardzo dużo oglądam w ogóle jakichś wojennych filmów i seriali, także myślę, że to jest stąd po prostu, ale więc jakby to jest wytłumaczalne, no i tyle. No dobra. To by było dziwne, jakbyś totalnie stary był poza tematem i na przykład
co tydzień po prostu śni się wojna. Temat wojny. No dziwne, dziwne na maksa. No, dziennik w dzienniku snów. Nie, właśnie staram się tego nie czytać, bo to stare takie gówno. To jest fajne, to nie jest coś takiego. I uważam, że to jest lepsze niż kamieniarstwo i ciekawsze też niż zodiakarstwo, bo to jest ciekawe. Tak, pij, no, myślę, dobra, no, myślałem, że sobie pokażę siebie zodiakara, kamieniara, żeby wyjaśnić i powiedzieć, że to jest akurat ciekawe i te rozkminy są takie serio realistyczne, że po prostu masz sen, który ci mówi, że widziałeś swoją koleżankę, która była z twoim przyjacielem, którzy coś, no wiesz, jakieś takie różne dziwne mega rozkminy i to ma realnie, w moim przypadku, jak czytałem te dzienniczki, senniki, no. To miało przełożenie realistyczne na moje życie. Jakkolwiek to brzmi. Okay. Spróbuj, stary, poczytaj. No dobra. Ja raz może przeczytasz to i nie wiem, może sobie coś uświadomisz. Może tak. No. Ale ma gdzieś podłożyk na pewno w mózgu, że dzisiaj to śni, bo... Z jakiegoś powodu coś się śni. No nie wiem, ale jak są faktycznie sny prorocze, to są jakieś popierdolone. Weź, w ogóle to są takie zryte tematy dla mnie. Ja to no boję się takich rzeczy. No. Nie, no to nie. Bo, z tą koleżanką. Bo potem ci śni, stary, że nie wiem, nie masz zębów, to potem znaczy, że umrzesz i potem się ryjesz po prostu nie wiadomo ile. No nie umarłem, ale tak miałem kiedyś, no. Więc nie czytam takich rzeczy. To jest tak głupie, jest, no. To jest śmieszne. No tak jest. Możesz się napisać nam więcej, bo my jesteśmy totalnie zieleni w tym temacie tak. Jakby senników proszę, i snów. Tak. Jak wiecie coś więcej o tym... To wrzucajcie tak. I poruszymy chętnie na kolejnym. Ja się też to informujemy, bo ten temat w ogóle nie był zaplanowany na dzisiaj. Tak. Ja tak spontanicznie to wrzuciłem przez to, że coś zeszło na temat Aidasa. To prawda. Dobra, szybko jeszcze słuchajcie temat rejsu. Maćku, czy coś powiemy o naszym no rejsie? No bo to byliśmy... fajnie było powiedzieć. Byliśmy na rejsie, na wodzie, pływaliśmy. Odcinki tak. Na YouTube są już... U mnie, u Ines, TikToki, Reelsy, jak wspominasz nasz rejs? Bardzo dobrze, zajebiście było, ale było to męczące, w sensie inaczej, pewnie mamy wszyscy chorobę morską, nie wiem jak ty się najgorzej co? Taki rejs, kurwa, po ciepłych krajach, nie? Męczące na maksa, nie? Dobra. Ale nie, no miałem także w sensie zajebisty experience, ale mówię, że w kontekście tak po prostu, jak tam wybujało, to ja po prostu, no dobrze wybujało konkretnie, że ja po prostu potem... Wyciąbrowało nawet. No, wyciąbrowało bym rzekł też. Ogólnie zajebista rzecz, ja lubię jeździć po świecie. Myślę, że jedynie te destynacje nie były jakieś niesamowicie jak inne, nie? Majorka, Sycylia, Rzym? Barcelona, Rzym, no. Nie jest jakiegoś takiego wow, wiesz co chodzi? Mimo 100, zajebiście. No nie wiem, na Majorce przypłynęliśmy do portu, słuchajcie, w tym porcie nic tam nie było, a my mieliśmy dosłownie kilka Majorka godzin tylko. Ogólnie nie jest jakaś mega... Na Sycylii? Fajniej, ale też my byliśmy w okolicach przyportowych jakby, więc to też nie tak, że my jakiego po prostu... Jakiego miasta? Palermo. Palermo, no. Okej, okay, fajne, duże miasto. No tak, ale no, po prostu jakoś tak nie mieliśmy jakieś takie giga zajawy. No plus to chyba, co Maciek chce powiedzieć, to że po prostu mieliśmy mega ciśnienie na content, że po prostu no wszystko jest, musieliśmy, no chcieliśmy po prostu wszystko nagrać, wszystko pokazać, wszystkie rzeczy przetestować jakby i tak dalej. Myślę, że wyczerpaliśmy mocno, pewnie mogliśmy wyczerpać jeszcze mocniej. No ale fajny czas, no nie no, w ogóle wspominam zajebiście. To taki statek, mieszkanie na statku traktuję jako coś, że fajnie to przeżyć po prostu. Ile płynie taki statek na godzinę, że się poruszyliście? 60. Na godzinę. 60 na godzinę? Tak. Wow. Tak, no. Tak. No. Z rzeczy na minus, jedzenie obrzydliwe. Na plus, że chyba nie ma tak taniego środku transportu, którym byłbyś w stanie tak szybko i jakby tak przyjaźnie zwiedzić różne miejsca na ziemi. No tak. No i ogólnie mocne to jest, kurwa. Masz po prostu płynący gmach, w którym jest wszystko, nie? I 6 tysięcy ludzi na pokładzie. 6 tysięcy ludzi na pokładzie. No. Masz... A ile kosztował taki wyjazd? Na pewno rodzice pod trzy koła. Coś takiego, z przelotami trzy już. Koła. No. I 5 dni zwiedzacie te wszystkie miasta tak. Z lotami. Pod tak. Trzy koła. Ile tak. Wydaliście z własnej kieszeni? Tysiak na głowę. Tysiak na głowę. No. Fair enough. Totalnie fair enough, no. Myślę, że 4-4,5 max mogło nam wyjść za osobę, jak za taki wyjazd. Ale jakby wiecie, tam wszystko tak podopinane, tyle animacji, jakiś w sensie animacji w kontekście jakiejś, że... Na tym statku. No, na tym tak. Statku, że po prostu oprócz tego rzeczywiście, no bo to też było słabe jedzenie, ale też były inne restauracje, nie wiem, pewnie z 10 innych restauracji, które były płatne po prostu. Mieliście, wiesz, jakby główne centrum, gdzie się działy po prostu tak, że tam co godzinę się działo jakieś inne wydarzenie, wiesz, co, że po prostu... Tam zaplanowane było wszystko, że faktycznie jakbyś się wczuł w taki wyjazd, że po prostu jedziesz korzystać i masz eksperiencować sobie ten cały jakby zakres statkowy, jak i zwiedzanie miast, uważam, że no, jest to totalnie tego warte. Ale co ciekawe, bardzo dużo starych ludzi. Tak, bardzo dużo. Jest, i stereotypowo tak jest też, że... Że rejs są dla starców. Tak. Starszych ludzi. Starszych ludzi. Dobra, starszych ludzi, no. Tak. Tak, mówię, tak się mówi, no tak, to nie tak, że ja tak mówię, tylko tak się mówi, że no rejsach są starcy sami.
Tak mówi, jak mówili nam przed wypłynięciem. Ja też nawet teraz mówię, że jak konsumuję, no byłem na rajsie, to on mówi, a to a tam sami starzy ludzie nie, no, dokładnie. Poważnie jest takie, tak, jest no. takie przeświadczenie. Bardzo mało młodych ludzi, nigdy ale się z tym nie ze śmiesznych sytuacji, to co już chyba wam opowiadaliśmy, ale jeszcze widzę, opowiemy, że było bardzo dużo Włochów, którzy byli po prostu mega nakręceni na robienie aferek. To są dobre historie. Cały czas to po prostu, w wielkim skrócie, słuchajcie, była jedna taka aferka, dwóch młodych Włochów podbija do mnie z Maćkiem i zaczyna nas szturchać. Ale takich, kurde, no nie wiem, ziomale, nie wiem, w wieku 14-15 lat w maksie. Tacy, co sięgają mi do piersi, Maćkowi do piersi, no tak w maksie, naprawdę. I zaczynają nas szturchać. I coś zaczyna do nas mówić, kaco, kaco, pokazać nam faki. Jeden wyjmuje słomk ze swojego drinka. Maćka tak przypierdala, przywala mu w rękę. No nie wiem, jakiś w ogóle dziwny klimat na maksa. My tak się patrzymy na nich, mówię, what the fuck, jakby, że where's the problem, guys, what the fuck. A oni do nas, kaco, kaco, i tak jakby się chcieli bić po prostu. No ale mówimy z Maćkiem, że dobra, nie mamy co, w ogóle są młodsi ziomale, nakręceni, możemy, nie wiem, kogoś z nich walnąć, ale czy to nam coś da? No chyba nie, jakby, więc odeszliśmy. No i mieliśmy taką długą rozmowę jeszcze o tym, że naprawdę dobrze postąpiliśmy, że wiadomo, pobić młodych ziomali to nie jest jakaś tam sztuka, no ale nie chcieliśmy tego robić, jakby myślę, że agresja w tym przypadku totalnie nie była najlepszym rozwiązaniem. No i co? Trochę na pewno nasze ego ucierpiało na tym, trochę mieliśmy z tyłu głowy, że no jakby ziomale nas wyzywali, jeszcze na odejście któryś tam splunął pod nas, no to w ogóle taka, takie w ogóle abstrakcyjna sytuacja, ale naprawdę pokazaliśmy klasę i nic im nie zrobiliśmy. To jest tak abstrakcyjna sytuacja, że ktoś jest w stanie cię tak zaczepić i co ty możesz zrobić? No nic, znaczy możesz, jakby myślę, że 90% ludzi po prostu by ich wzięło za łeb po prostu i by ich wytargało, stary. Po prostu dwóch knypków, którzy do ciebie wyskakują, ale, okropne. Ale prawnie, stary, to nie jest jakiś mega przypadek. Myślę, że jest. Myślę, że mogliby nazywać ze statku, dlatego też jakby między innymi tego nie zrobiłem, ale przede wszystkim nie zrobiłem, bo uważam, że nie ma co tracić w ogóle energii i czasu jakby na... Ale karma ich złapała. Ale złapała ich karma. Tak, tylko że zanim do tego dojdziemy, to ja kumam tak jakby, że mogą was wywalić ze statku, ale to nie mówię o samej bijatyce, tylko mówię o wieku. Kuma, że to są jesteś młodzi umale. Nie wiem. Nie, nie pobiliśmy ich od razu. Mówię, nawet nie szturchaliśmy ich w żadnym momencie. Nic, po prostu odeszliśmy i tyle. Momencie. Natomiast karma ich dotknęła. Kolejnego dnia wychodzimy ze statku w Sycylii. Słuchaj, 6 tysięcy ludzi jest na statku, więc wiedzieliśmy, że raczej już ich nie spotkamy. Więc żyłem sobie już spokojnie, bo jak u nich zobaczył, po prostu aż mi ciśnienie skoczyło, nie? No i wychodzę ze statku, oczywiście kogo widzę? Ty dwóch petów za przeproszeniem, którzy nas wcześniej szturchali, patrzysz na nie, mówię, ja pierdziele, no po co oni tu są w ogóle, że po prostu jakaś tragedia, ale co się okazało, obok nich szli ich rodzice i mówię, kurwa, atakuje, nie, przepraszam, teraz będę przeklinał, ale ta sytuacja tego wymaga, mówię, nie, no atakuje totalnie, no i co, podbijam do ich rodziców i mówię, sorry guys, are you together? A oni mówią, no tak, tak, że to są moi synowie. Po polsku będę mówił, oczywiście po angielsku rozmawialiśmy. Tak, tak, to są nasi synowie. Ja mówię, a okej, okay, super się składa, słuchajcie, bo wczoraj jakby właśnie mijaliśmy ich na korytarzu i oni do nas powiedzieli, kaco. I czy mogliby się nawet tłumaczyć, co to znaczy? Ja wiedziałem, że to jest jakieś przekleństwo, to znaczy chyba pierdolcie się, coś takiego po włosku. I pytam się, mówię, czy moglibyś jakby wytłumaczyć, co to znaczy? A oni tak, takie oczy, że co? Ja mówię, no że kaco, no pytanie, co to znaczy? No bo to synowie właśnie tak do nas mówili, o matko, że bardzo was przepraszamy, coś tam. I od razu do tych synów, mówiliście tak do nich? Mówiliście tak do nich? A oni, no tak, że przepraszamy, coś tam, że przepraszamy, skuleni tam wszyscy, nie? I tak dalej. A my tam się uśmiechamy tylko z Maćkiem i z całą ekipą. I ja mówię, no, że słuchajcie, no to bardzo niemiło, coś tam, a ci rodzice przy nas normalnie, ci ziomale tam stoją, spuszczona głowa, a oni przy nas mówią, no bardzo przepraszamy, są cały czas dzieci, że oni nie rozumieją jeszcze nic za bardzo, są dzieciaczki, że oni naprawdę nie kumają i tak dalej. I ja powiedziałem, spoko, że rozumiem, że chłopaki są młodzi, jakby niech po prostu następnym razem uważają i tak dalej, i tak dalej. No i odeszliśmy, no i tylko widzieliśmy, jak zgarnęli taki opierdol od tych rodziców po prostu od góry do dołu, że no, że się opłaciło, no nie reagować wtedy, a zareagować dopiero później, no więc... Czyli czułeś satysfakcję z tego? Czułem bardzo satysfakcję, tak? Że zostali dojechani po prostu w bardzo najbardziej kulturalny sposób, jaki mogliśmy to zrobić po prostu. Czy autorytet teraz od was, to zachowanie zimnej krwi i posiadanie takich wielkich dziadek. Co nie? Co nie? A druga sytuacja trochę mniej... Za burtę tylko takie. Mniej spektakularne, ale ci Włosi cały czas podkręcali, tak samo. Jedziemy gdzieś windą na tym statku, znaczy, tam się wszędzie porusza windą, tam macie 18 pięter. Podeszliśmy pod miejsce, gdzie są windy, no i regularnie zdarzyło nam się to, że przed nami dosłownie drzwi były zamykane, że jakiś ktoś zamykał drzwi i jakiś Włoch, bo to zawsze byli Włosi, mam wrażenie, znaczy tak mi się wydawało, potem że słyszałem też ten język, kojarzę włoski, zamykali nam drzwi przed oczami, my tam klikamy guzik, żeby jeszcze wejść, oni nie, zamykali nam drzwi przed oczami, te drzwi się już nie otworzyły i oni leciutko podjeżdżali pod góry i do nas faki, nie? No szklane oczywiście. Tak, drzwi. Szklane drzwi w windzie i oni do nas faki przez szybę.
Mówię, ja pierdzielę, no w ogóle to co za abstrakcja. Pierwszy raz się to zdarzyło, drugi raz się to zdarzyło. I trzeci raz się to zdarzyło, słuchajcie, podchodzimy pod windę, widzimy z Maćkiem jakiegoś ziomka, on z jakimiś ziomalkami w swoim wieku, też nie wiem, z 15 lat w maksie, nie? Zamykają się drzwi, a on do nas fucknie. I to tak naprawdę, jak oglądać teraz na YouTubie, to patrzy, o tak, do fucknie i do nas pokazuje po prostu wygięty te środkowe palce. Mówię, ja pierdzielę, no co za łeb. No i nagle Maciek patrzy, a on jedzie na 9 piętro, byliśmy na 7. Maciek mówi, kurwa, gonimy go, nie? Szybko po schodach biegamy, dobiegamy na to 9 piętro, on akurat wychodził z windy, te dziewczyny uciekły i on sam został. O, że sorry, coś tam, że sorry, nie, już po prostu mały, wiesz, taki gówniarz po prostu już tam przestraszony, on mówi, że on mówi, sorry, on mówi, że go away, nie? Abstrakcja jakaś, no po prostu tak niekulturalne to było, że masakra. I wniosek jest taki, że zostaliście steroryzowani przez terror na statku. Tak no. Było. Tak włoska było. Mafia, ta ale... Italian mafia. Spaghetti mafia. Ale co wam jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? A uważam, że właśnie windy to był chyba największy mit z tego statku, że tam po prostu było takie obłożenie tak. Tych jakby, wiesz, ilości osób. Długo czekaliście po prostu? Zależy o której godzinie, ale w godzinach takich, w sumie większość godzin a ile pięter miał ten statek? 18. 18 pięter. Tak. No, okay. 18, tak. Ale trzy dolne nie były jakby, wiesz, do użytku zupełnie. Steel. No, 18, no i wiesz, czasem było tak, że jak chciałeś po pierwsze, że na przykład były kolejki, wiesz, takie do wind, że po prostu my już stwierdzaliśmy, nie, dobra, idźmy, w sensie, że po prostu, no, idźmy parę pięter schodami, bo po prostu było tak obłożenie, że na przykład wszyscy, no, w takich momentach, nie wiem, kulminacyjnych, typu, nie wiem, ludzie wracają z kolacji, obiad, kolacja, albo wieczorne jakieś, i wiesz, i miałeś tak, że na przykład wchodziłeś do windy, które i tak były full wypchane, i jechałeś tak, że na przykład chciałeś podjechać 5 pięter, to co piętro się zatrzymywały, nie? I wiesz, i po prostu... No. Ale były schody, tak? Można było sobie pójść schodkami. Tak. A i spoko. Tak, czasem chodziliśmy schodami, więc było spoko. No nie, dobra, ruszamy się dalej do jakichś kolejnych tematów? Masz jakieś pytania jeszcze do statku? Coś ciekawe, coś was interesuje? No, słyszałem, a resztę widziałem na YouTubie i na TikToku i... Chyba, no mogę wam powiedzieć tylko jedno coś. No dobra, opowiadajcie. Co się dzieje, jeśli ktoś wypadnie za burtę? O, bez kitu. To jest mega ciekawe. Statek odpływa. Nie mogło pewnie się zatrzymać pewnie według jakichś regulacji. Bo pytaliśmy się naszego kelnera, który jest przeszkolony. I dawaj, Maśku, co no się dobra. Dzieje? Czy to, mam rację? Nie. A z przypadkiem nie wypływa po prostu solo łódka mała? Albo... Właśnie, ja tak myślałem, bo w ogóle do tego statku takiego wycieczkowego masz przyczepione, nie wiem, z 10 łódek. No takich, tak, nie? I ratowniczych. Ale jeszcze tylko przed tym, jak Maciek to powie, powiem wam szczerze, jeżeli ktoś chce, to wypadnie z tego statku. W sensie to nie jest tak, że masz po prostu tak wysokie ogrodzenia, że nie ma opcji wypaść. Uważam, że jest opcja taka, że po prostu jesteś, nie wiem, pijany, walisz tam mężem statku, coś sobie zażartujesz, będziesz chciał jakoś stanąć w bardziej ryzykownym miejscu, to jest do zrobienia. W sensie to nie jest takie abstrakcyjnie niemożliwe, a równolegle patrzysz w dół z tego statku i jest to tak przerażające, szczególnie jak się robi ciemno. Ja pierdzielę, ta woda, wszędzie dookoła woda, te turbiny, czarno. Turbiny, wiecie, pod tym statkiem, wszędzie ta woda, fale, no okropne, dobra, straszne. Ej, no i co? No ja pytam, w sensie też tak się zastanawiałem, co się dzieje, więc pytaliśmy naszego kelnera, który był bardzo taki komunikatywny i miły. I przeszkolony też wiedział tak, dobrze. Tam w ogóle wszyscy chyba przeszkoleni, tak. Że tam po prostu on mówił nam, że co tydzień mają... obowiązkowe spotkanie, tam gdzie po prostu jest przypominanie wszystkich tak. Zasad, jeśli cię nie będzie, to wylatujesz w ogóle z pokładu, nie? Dokładnie. W sensie, że po prostu z pracy. No. Nie wyrzucają się za burtę. Ale pytam go właśnie o coś takiego, mówi, no, była taka sytuacja rok temu, nie? Dosłownie i mówi, że grubo, była sytuacja się? Rok temu, że ziomek, i mówi, że ziomek wyskoczył po prostu. W sensie, że był bardzo pijany i chyba miał jakieś problemy po prostu i... Chciał popełnić samobójstwo i chyba alkoholem sobie pomógł po prostu. No, no i wyskoczył. No i wtedy jest taka sytuacja, że statek po prostu zawraca, ale on zawraca zawsze, musi zawrócić w drugą stronę, niż ten człowiek jakby wyskoczył, żeby go wiry nie tak, żeby go nie wciągnęło to. Ja pominąłem jeszcze jedną rzecz ważną, co nam ten ziomek powiedział, że w momencie, kiedy ktoś wyskoczy za burtę i ktoś zda sobie z tego sprawy i zostanie to zgłoszone, od razu cała załoga wychodzi i wyrzucają do wody z każdej strony koła ratunkowe i wszystkie rzeczy, których potencjalnie on mógłby się złapać. Nie wiedząc, gdzie on jest, po prostu wyrzucają, mając nadzieję, że któregoś z tych kół, a tych kół jest tam abstrakcyjnie dużo, po prostu będzie mógł się złapać. Czajcie, co chodzi, że gdzieś odnajdzie to koło pływające i będzie mógł się złapać tego i przeżyć. Potem jest od razu najważniejsze, co może być, ustalenie z której burty on wyskoczył, tak. Bo jeżeli oni zawrócą w tą samą stronę, jakby gdzie on wyskoczył, to turbiny go po prostu mogą przemielić. Po prostu jest taki prąd jakby pod tym statkiem, że go wciągnie pod statek i on nie przeżyje tego, albo ona, więc musi, wtedy statek zawraca w drugą stronę, no i go szukają, ale tam go nie znaleźli już. No i był problem taki, że też nie wiedzieli z której strony, bo on był samemu zupełnie i nie wiedzieli z której strony wyskoczył, no i wrócili i nie szukali było. I nie było go. Straszne, co?
Wyskoczy tam, w ogóle tak jest jakby śmierć na takim statku przez utonięcie, okropne, serio. To jest tak gigantyczny kolok po prostu, że patrzysz na tą wodę i to jest przerażające, no. Przerażające, serio. Więc sobie trochę wyobrazić, nie? Taki no. Widok z góry. No ciężkie to jest, serio. No nic, po prostu horyzont, naokoło woda, ciemno. Tak. I po prostu, no pod tobą pewnie, nie wiem, kilkaset albo... taka muzyczka w tle jeszcze. Wody w dół. No, ale ogólnie okay. Statek zajebisty. Myślę, że będziemy chcieli powtarzać pewnie w większym składzie, w jeszcze ciekawszych destynacjach. Także panowie, jak coś, to zapraszamy. I myślimy mocno na przykład o Karaibach, myślimy o Stanach Zjednoczonych. Karaiby są bardzo polecone, bo właśnie inna historia jeszcze ze statku. Podbili do nas rodzice... naszych widzów, tak. Zresztą może właśnie kogoś z was, kto to ogląda, podbiły do nas takie przemili ludzie mówiący, musimy sobie zrobić z wami zdjęcie, w sensie po prostu dorośli, nie? No. Musimy sobie zrobić z wami zdjęcie, bo nasze dzieci nam nie wybaczą, nie? Którzy was oglądają właśnie. Mówimy, no obowiązkowo. No i porobiliśmy sobie foto oczywiście z tymi rodzicami wszystkimi. Wszystko bardzo miło i jedna z tych osób, w sensie, bo oni mieli jakby zorganizowaną wycieczkę przez jedną właśnie z tych fań też, która jest po prostu zawodowo zajmuje się organizowaniem wycieczek takich rejsowych, statkowych. I to w ogóle też przemili, że oni nam zaproponowali, słuchajcie, no teraz wbijamy do Rzymu, to jak chcecie, to się podłączcie do nas, możecie, mamy miejsce w autokarze, możecie tak, do nas dobić. Mi. Mamy naszego przewodnika po Rzymie, który po prostu nam pokazuje wszystko i ten, no i to jest zajebiste, coś tam i w sensie wszystko zorganizowane i nam zaproponowali, że może pod to się podłączyć. Wtedy... przepraszam, wtedy się tego nie udało jakby, bo my mieliśmy inny plan, mieliśmy wcześniej samolot, ale mamy do pani kontakt, ona właśnie nam mówiła o tym, że Karaiby w ogóle inny poziom, w sensie, że też żywnościowo dużo lepiej, że w ogóle no w sensie wszystko zupełnie inne i lepsze w jej mniemaniu, no ale ufam jej, skoro jest jakby tym się zajmuje. Ale ja mam taką zrytę trochę, nie? W sensie, że te wszystkie takie egzotyczne bardziej miejsca i w sensie, że na tym rejsie miałem taki komfort duży, że wiedziałem, że no jakby tam się nic nie wydarzy pod kątem pogodowym, nie? Za bardzo. Aha, i że boisz się, że na przykład jakiś Stanach... sztorm, tak? Czy no, co? no, że wiesz, że, bo wiadomo, no tutaj to takie rzeczy się nie dzieją, no, ale pływasz gdzieś po jakichś takich, znaczy... No, ale to wciąż przy wybrzeżach pływasz, nie? Tylko... No różnie, tylko wiesz, stary, masz na przykład rejsy z Niemczech na przykład, które pływają do Stanów. Tak mi się wydaje, da się chyba przepłynąć, nie? No tak, da się. No. Da się, nie? Żebym się nie walnął jakieś głupoty, ale wydaje mi się, że widziałem rejsy, które wypływają z Niemiec i płyną do Stanów Zjednoczonych. No chyba tak, no da się, no więc... Jak wlatujesz na Atlantycki, no to... Tak, totalnie, totalnie. Sorry, ja nie jestem jakiś zajebisty z geografii, dlatego... Myślałem, że mówisz o kursach po prostu statkowych, gdzie lecisz do Ameryki, tam sobie kruzujesz dwa tygodnie po wybrzeżach. Bo ja mam taki plan w tym roku właśnie, bo tak, z Gabi, bo no to Kamil, mój przyjaciel, leci właśnie teraz na pół roku na kontrakt na taki statek, będzie pracował jak akrobata. I tak jak mówię, że tam wszędzie są show co godzinę i tak dalej zaplanowane, to on będzie się na jednym taki show i będzie miał pracę 3 razy w tygodniu po godzinnym show i przez pół roku tak będzie po prostu żył, zarabiał normalnie jakby całą pensję, tylko 3 godziny w tygodniu będzie pracował sobie na takim pokazie jak akrobata i on z uwagi na to, że będzie pracował na pokładzie jako właśnie z ekipa, jako załoga statkowa, może zaprosić swoich znajomych, po prostu 2 lub 4, nie jestem pewny, na rejs taki tygodniowy lub tygodniowy za jedyne 200 euro. Kumacie, że za 200 euro. No i oni a po prostu. Że za 4 osób przyda 2 osób. Tak, do 4, nie pamiętam. Tak, no, ale od osoby 200 euro, no ale kumacz wciąż. Z racji, że mogą sobie zaprosić pewnie ludzie, którzy tam pracują, rodzinę albo przyjaciół, z 200 lub 100 euro. I co ciekawsze, mówi, że masa osób, które tam pracuje tam przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, albo w ogóle pracuje tam masa ludzi, którzy po prostu nie mają jakby za dużo rodzin czy przyjaciół. I zagaduje, że takich osób i odpalasz im sobie, nie wiem, tam 2-3 dychy czy cokolwiek i oni na ich imiona ty zapraszasz sobie swoich znajomych. Kuma, że masa osób tak robi po prostu. Okay. Że stawiasz, zagadujesz jakiegoś Enrique, który tam pracuje, wiesz, na kuchni i tak dalej. Czyli taka wyjeba. Chciałbym sobie zapisać, wiesz, 2 osoby i tak dalej, czyli odpalę ci stuba. Mówi, jasne, si amigo. I po prostu latają tak ludzie na znajomych właśnie znajomych. No, nice. Crazy. Zajebiste. To Kamil w wolnym czasie powinien napisać książkę, stary. O tym? No, w sensie ogólnie, po prostu, tak stary, dalej. 3 godziny tygodniowo pracuję sobie, mam wyjebane i jestem w kasach trochę, nie? No, zażycie mu temat. No i dobra. Crazy. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego tematu. Mamy kilka wypisanych. Ja bym mówił za tematem przypały szkolne. Uważam, że jest to śmieszne, trochę odejdziemy od tego, co teraz gadaliśmy, ale uważam, że jest to śmieszne. Ja byłem trochę nerdem. Więc serio? Byliście grzeczni, czy nie? W szkole. Nazywali mnie gruby.
Cały czas, całą ty podstawówkę w ogóle gimnazjum. To jest ciekawe i tego ludzie nie wiedzą, że ty byłeś większy. Jakby ja byłem bardziej otyty, no, niż moglibyście sobie wyobrazić. Ja myślałem, że to jest na przykład ta twoja fota profilowa, którą nie wiem, czy teraz jeszcze masz, to jest ta sama cały czas? Tak, czy... Nie, no to jest to, ale to wtedy miałem 7, a to chyba każdy wtedy po prostu bardziej. Ale ja w czasach podstawówki, gimnazjum. A to nie, to też się rozkręcałem. No, ale to ja myślałem na początku, że to jest jakieś przerobione. Wiesz o co, że to jest jakiś filtr, typu zrób się grubym, nie? No. A potem się dowiedziałem, że to byłeś nie ty. Nie było, zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki. Wszystko zjedz. Wszystko ale, trzeba ale wciągnąć. Ale miałeś przez te problemy w szkole na przykład, że cię mówili gruby? Patrz, jest gruby i jest ten gruby śmieszny, nie? Ale byłeś na bramie? Stałeś zawsze na bramie? No nie, stary, ja biegam. No wiesz, zawsze byłem jakiś taki prosportowy, ale trochę grubszy. Okay. Nie, oni bali się nie wrzucić na bramę, stary. Ja mówię, nie idę kurwa na bramę, wiesz co chodzi? To ty wyznaczałeś. Raczej byłeś spokojnym dzieckiem. Raczej byłem trochę bully. Nie byłem bullied, bo byłem gruby, bo raczej byłem tym bully. Ale raczej taki spokojny, raczej bardzo dużo się uczyłem. Bardzo dużo się uczyłem. Bardzo, nie, dawali mi już sami. Wiedzieli, że byłby przypał wrócić z kanapku, to Miłosz tutaj chętnie na boku. I mega się uczyłem, nie, że rodzice mnie zmuszali, tylko sam lubiałem się uczyć. Miałem ten case, że lubiłem się uczyć, wracałem do domu pierwsze pół godziny. Lubiałeś? Zadania domowe, uczyłem się. Wiśniaku? Lubiłem. Dzień dobry. Z Rzeszowa, tak? Z pola. I tak, i byłem gruby, uczący się, wesoły chłopak po prostu. Okay. Taki. No. Maciek? No. Czy ja byłem grzeczny, to jest pytanie? No. Bo tak, w sensie w podstawówce nie. W podstawówce dużo przypału robiłem, ale to chyba każdy trochę był taki po prostu. I mieliście też taką konkurencję między klasami? Ja w ogóle, co ciekawe, my chodziliśmy z Maćkiem do tej samej podstawowej, ja byłem z klasy B, on był z klasy A, nie? Oho. My się nie lubiliśmy. To wy nie mogliście się ziomkować. Nie ziomkowaliście. My się stary przez dopiero... Pierwsze 5 lat nie, właśnie. No nie, my nawet w 6 chyba się nie ziomkowaliśmy. No w 6 zaczęliśmy. Albo, no tak, tak. Czyli no ty Maciek nie robiłeś przypału. Znaczy inaczej, pytanie co to znaczy robić przypał, bo wiadomo, że inaczej, uważam, że zachowywałem się, w sensie podstawówka to jedne czasy, gimnazjum myślę, że już były zupełnie inne i liceum też, innymi rzeczami zacząłem się zajmować. Myślę, że nie robiłem rzeczy bez szacunku jakichś, bo pytanie co to znaczy przypał, nie? W sensie, że wiesz, jakby uważam, że nie zachowywałem się bez szacunku na przykład, nie wiem, do... Nauczycieli czy coś? No, do nauczycieli czy do innych, tylko... Ale kradliście dziennik? Załóżmy, paliliście dziennik, braliście pizzę, robiliście kebaba jakimś innym z plecaków, z ziomkom. Stary, chyba nie. No, no gdzieś w podstawówce może. W podstawówce może, kurwa, gdzieś. Też może, wiesz, no ty jesteś jednak też ten starszak zresztą, trochę, nie? Znaczy nie między wśród was tak, no ale wiesz, w szkole wtedy to każdy był tego samego wieku chyba te zasady te same tak, się rządziły, no niby bo tak, to nie ale, jest taka ale wydaje mi się, że no akurat u nas chyba może być, że stary jednak to 5 lat, ty jesteś 5 lat starszy chyba, nie? Ciebie tak. 6? Nie, 5. No, 5 lat to faktycznie może być dużą różnicą, jeżeli chodzi, no wiesz, no kiedy wy mieliście te fony, no, nie? My mieliśmy fony do... Jak wy mieliście fony, jak my jeszcze nie myśleliśmy, żeby mieć fon. Mieliśmy, wiesz, telefony po prostu stacjonarne w domu, a wyś mieliście pewnie fony. No więc może to jest też ten case. No, ja, no, ale też my z Maćkiem chodziliśmy po prostu do innej szkoły niż zwykle. I wydaje mi się, że ona była... Prywatnej? Nie, do muzycznej po prostu, ogólnokształcącej. Że miałeś po prostu zajęcia z ogólnokształcącej i później, w sensie, no, czy tam w trakcie też, czy później muzyczne. I wydaje mi się, że ogólnie tam była trochę większa chyba kulturka. Chyba tak. Tak patrząc po moich rówieśnikach, którzy chodzili do zwykłych podstawowych. No bo mieliście już uprecyzowane po prostu muzykę. Może tak, a może to przez samą kulturę muzy. W sensie, wiesz, że nawet sam case, że ty co tydzień, czy tam co dwa tygodnie miałeś jakieś koncerty w szkole, na auli, czy po prostu miałeś jakieś różne takie aktywności, które wymagały pokazania kultury, nie? No ta szkoła w ogóle była taka dużo bardziej zintegrowana, że wiesz, że przez to, że ja tak trzeba mniej osób, obrazować. Nie? Mniej? Mówisz, że mniej? No stary, no w porównaniu do zwykłej podstawowej czy gimnazjum? No pewnie mieliśmy tak. Tylko dwie klasy, nie? Żeby was obrazować, jak to wyglądało. Przykładowo kończyliście zajęcia o godzinie, nie wiem, 14:30 i mieliście zajęcia z instrumenty na przykład o 16:00 albo 17:00 albo chór o 16:00 i była taka kultura w tym, że jak mieliście, tak wiadomo, każdy miał uczeń jakby inaczej potem ten plan ułożony względem tych zajęć muzycznych,
ale było bardzo dużo tego czasu jakby wolnego w międzyczasie, gdzie po prostu zostawałeś w szkole, no bo musiałeś coś ze sobą zrobić jakby, znaczy, a wychodzić poza teren szkoły nie można było, no bo też byłeś młody. Więc siedziałeś, jakby ci ludzie, po prostu miałeś bardzo dużo czasu na spędzanie w samej szkole, czasu z ludźmi po prostu, a nie w sumie, co, za czym to jest argument, no bo też jakbyś po prostu był, kurwa, krzywy i odpierdalał. No ale w podstawówce uważam, że mam takie flashbacki z podstawówki, gdzie po prostu zachowywałem się może jedynie wtedy, miałem tak, że mniej trochę przekminiałem jakieś takie zachowania względem innych, nie, po prostu. Okay. I mam jakieś takie flashbacki, z którym takie, nie no, przypominam sobie, mówię, kurwa, dobra, to było słabe, nie, z mojej strony, względem jakichś takich rzeczy, ale potem kebaby, to miałem już tak, wydaje mi się, że od gimnazjum to już miałem coś takiego, że... Tak rzuciłem, nie wiem. To nie jest tak, że co przerwę, wiesz, kurwa. No wiem. No, ale że nie wiem, nigdy miałem, potem miałem takie, że uprzykrzanie komuś życia, nie kumałem tego nigdy, nie, że wiesz, po prostu... To jest bardziej takie, wiesz, trollowanie, pranki, tak jak sobie teraz robimy odcinka, no. Coś takiego. Ogólnie to, chodzi o takie trollowanie, że jest trollowanie. Świetne po prostu... I to w podstawówce do tego wszystkiego, kurwa. No, ja szczerze... Byłem mega przypołowcem, kurwa. I ja myślę, że dopiero w liceum, tak jak byłem już... Jakby w liceum szkoła przestała być moim głównym zajęciem, bo wtedy zacząłem już mieć swoją apkę jakby i tak dalej. I zawód typem, tak? I po prostu zacząłem robić jakieś swoje tematy. Natomiast do momentu, kiedy szkoła była moim głównym zajęciem, to ja po prostu byłem ultra przypołowcem, ale nie jakimś takim... No już ci mówię, nie takim ziomkiem, że byłem bully jakby dla jakichś też innych, ale no, ja cały czas coś robiłem. Po prostu ja byłem ziomkiem, że jak wychodził nauczyciel z sali, to ja byłem pierwszy, żeby po prostu zrobić coś najśmieszniejszego, żeby po prostu wszyscy się śmiali i żeby po prostu cały czas była pompa w klasie. I ja zawsze podkręcałem wszystko. Zawsze po prostu, nie wiem, że kebaby to robiliśmy każdemu po prostu cały czas. Uważam, że nie byłem bully, ale byłem po prostu... Śmieszny ten znaczy, troll. Uważam, że nazwanie mnie takim pajacem klasowym to było totalnie jakby w punkcie. Ja po prostu cały czas coś robiłem śmiesznego, nie wiem, że jak nauczyciel coś mówił, ja często tak na granicy pyskowania też byłem, że nie wiem, że pani coś mówiła, a ja tam często podważałem pod, no mówiłem, a na pewno coś tam, czy no jakoś tak podkręcałem. No i ludzie mieli pompę, a ja potem czasem zgarniałem opierdol za to, no i dużo było takich, no nie, w ogóle ja mam tak, że... Nauczyciel robił jakieś rzeczy. Takie, może nie smutne rzeczy, tylko jakieś takie przypomnienia. Ale żarty? Tak, no. Zresztą nie, u nas była straszna gonka na telefony i po prostu odpalaliśmy, no strasznie byli, że nie wiem, działał jakiś budzik albo ktoś używał telefonu i że odpalaliśmy po prostu im ich telefony, nauczycielom, im odpalaliśmy ich dzwonek po prostu. O ja, to grubo. No, odpalaliśmy i oni, no wiesz, byliśmy, no nie w tego samego dnia, załóżmy, nauczyciele, nie wiem, odpalił się u kogoś dzwonek, bo już coś takiego, później nauczycielowi się odpalił dzwonek i wiesz, cała klasa pod klętką, o, pojmy nauczycielka, coś, to było już takie w podstawówce, takie kurwa, jak głupie. Ja wiem, że na pewno kiedyś u nas się zdarzyło to, że wymieniali klawisze w klawiaturze, żeby ktoś nie mógł po prostu, by nauczyciel nie był w stanie nic wpisać na niej, że po prostu wyciągali klawisze i zamieniali miejscami, to śmieszne. Kumałem, że po prostu w gimnazjum to zbyt na przykład często pyskowałem nauczycielom, czy coś, że ktoś tak czuje, że po prostu byłem takim szczeniakiem, brzydko mówiąc, no, że tam zawsze coś musiałem być mądrzejszy, że tak powiem, od wielu. Ale to powiem ci, że teraz mam tak, że faktycznie, w sensie ja akurat dużo rzeczy już pozapominałem ze szkoły. W ogóle, mieliście tak, że ja naprawdę mam problem, że chcę przypominać jakieś rzeczy. Że edukacyjnie? Czy nie, no edukacyjnie to też, wiadomo. Czy z rozkręconego mnożenia już nie pamiętasz? akurat wszystkich? Ja nie pamiętam. Nie pamiętam już, no. A do kwadratu i tyle. Nie pamiętam nic. A do kwadratu. Ale nadal to pamiętam i nie zapomnę przez całe życie. I nie skorzystam pewnie też już. Ale mam tak, że pozapominałem w sensie jakieś takie historie, naprawdę mam tak, że totalnie mam takie mega dziury, w sensie, że musiałbyś pomyśleć, pogadać się, spotkać z ziomalami z podstawówki. No musiałbym chyba się pospotykać z ziomalami, z którymi chodziłem do szkoły. A macie kontakt? Macie kontakt z ludźmi z podstawówki na przykład? Prawie z nikim nie mam kontaktu. Masz? Z Kamilem. Ja z Kamilem znam się od przedszkola. Już mi 20 grubo. Ponad lat. Grubo. Ja tylko z Sadkiem mam kontakt. No, no i widziałem się z nim wczoraj. Nie? A, no jest Franas, przecież z Franasem. No, Franas. Tak, z gimnazjum ale... nie, no mam, z gimnazjum mam z Kujawką, przecież to są moi ziomale wszyscy. Z gimnazjum już bardziej, na przykład z podstawówki, bo ja na przykład miałem tak, że bardzo zmieniałem szkoły i z podstawówki mam kontakt, ale tylko z takimi osobami, co po prostu los chciał, że się potem przecięliśmy jakby i że jakimś cudem teraz mamy kontakt, nie? Tak. Tak, tak. Ja pamiętam jakieś takie akcje, ale to w sensie, bo my mieliśmy też taki przypałowy team w gimnazjum. W sensie, no, dzień dobry. Bo gimnazjum było ogólnie przypałowe u nas. Takie, że ja po prostu to było na oczy. Gimnazjum najbardziej, moim zdaniem, zawsze było takie tak, prostu. Tak, ja teraz już mam flashbacki. Że w liceum mnie, już matura i tak dalej. U mnie gimnazjum było totalnie, stary, zapomniane. Ja nie pamiętam gimnazjum. Może przez to, że
Całe życie byłem w jednej szkole, w sumie w jednym budynku. Ja też bym się starał o tym zapomnieć, jakby mi spuszczali głowę w kiblu, szczerze. Fuck off, man. Ale nie, ja nie byłem bully, ani byłem tyranem. Ja byłem trochę, w sensie ja byłem zazwyczaj też takim śmieszkiem ogólnie w klasie, ale nie byłem jakiś mega chyba przypołowy, tak mi się wydaje przynajmniej. No, ale mam jedną historię taką z nauczycielami. No dawaj. Ale nie wiem, czy ty chciałeś coś dokończyć. Mam jakieś historie, mogę coś powiedzieć. No to dawaj się, po jednej historii powiem. No dawaj. Dobra, to ja mam taką jedną historię, która kurwa... Właśnie sam się zastanawiam, co się stało, szczerze mówiąc. Było coś takiego, że ja po prostu mega nie lubiłem historii. Pan od historii... Tragedia też nie. Pan od historii też tak jakby podejście do nauczania bardzo... Nie no, tragiczne, mega emocjonalny gość i nie pozdrawiam. I zawsze tak jakby na początku lekcji pytał, nie? Pytał po prostu z materiału. Ja zesrany totalnie i ja też byłem takim po prostu jednym z gorszych ziomali, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną. I on to wiedział. I no, miałem takie przeżycie pewnego dnia, nie? Kurwa, zapyta mnie. Nie ma opcji, że nie, nie? Dobra, chuj. Zaczynamy lekcję? Mówię. Chuj, idę do toalety, po prostu, idę do toalety. Poszedłem do toalety, pod pretekstem boli mnie brzuch, nie? I no i spoko, no i tak naprawdę wróciłem na lekcję i wszystko git, powiedział, że mam wstać i mnie przepytał, kurwa, dostałem szmatę. Ale to nie o tym, bardziej case, co się stało w trakcie, kiedy ja byłem w toalecie i dlaczego on w ogóle powiedział, żebym wstał i później mnie przepytał. Case był taki, że mnie podobno nie było, kurwa, grube pół godziny, a ja nie wiem, gdzie ja byłem. Później on mnie wziął do dyrektorki, coś takiego i sprawdzali na monitoringu, co ja robiłem. Ja nie pamiętam. Podobno sobie chodziłem po prostu po szkole. Tak, kurwa. Ja po prostu chillowałem, stary. Spacerowałem sobie po szkole i tyle. Co? I wróciłem. No, wróciłem i dostałem szmatę, nie? Ale spoko. No dobra, masz. To jedna z takich zagadek moich życiowych. Co ja, kurwa, wtedy robiłem? To ja miałem jakieś odkleje takie, że kurwa wpadaliśmy czasem na jakieś pomysły typu też sprankowanie nauczycieli i była, no bo chodziłem do takiego gimnazjum, gdzie po prostu też no jakby działy się różne rzeczy ogólnie na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu. Fajni ludzie, ale wiadomo, też dużo przypałowców, tak naprawdę, w sensie, że ja w kontraście do nich nie byłem przypałowcem, ale ogólnie też sobie lubiłem poprankować. Miałem inną historię jeszcze z moim ziomalem, akurat zabawną całkiem, jak mieliśmy na angielskim na jakby wyrecytować naszą ulubioną piosenkę, a on wybrał XXX Tentacion, look at me, can't keep my dick in my pants. Ja wiem, kto chyba. No wiesz. No i to były akcje na tej zasadzie bardziej, wiesz o co chodzi. Zajebiste. Ale szczerze, Rezek sobie o tym myślę, na sam fakt słyszenia tej historii, że śmieję na maksa, że chyba jakby nigdy, znaczy nie wiem, czy w ogóle będę miał kiedyś tak jakby zabawny czas, jak miałem właśnie w gimnazjum i w liceum. Ja pamiętam, że na niektórych lekcjach ja serio byłem, i to tak nieironicznie, posikania się ze śmiechu. No, po prostu jakby czasem po prostu, ja na przykład, ja mam na przykład tak, że ja bardzo szybko płaczę ze śmiechu, to ja tam na lekcji po prostu byłem zabryczany, że tak powiem. Ja po prostu leciało ze mnie tak łzy, bo ja nie byłem w stanie wytrzymać. Po prostu tam się działy często tak po prostu pojebane rzeczy, że patrzyłem tylko na to i zastanawiam się, o co chodzi, no. Da. Same. Nie, no zajebiście też, ale tak teraz gadamy, jakbyśmy kurwa chcieli tam wrócić zaraz, nie? Ja na przykład chętnie bym na przykład na, nie wiem, 2 tygodnie wrócił do gimnazjum, do liceum, żeby jeszcze raz jakby zobaczyć też wszystkie śmieszne. Ale z tym mentalem tego dziecka, nie? Żeby tak. Tak, żeby tak trochę, wiesz, mieć luz i tak dalej. A z drugiej strony, żeby też czasem poczuć to, co ty, Maciek, ostatnio chyba opowiadałeś, albo nie wiem, czy na podcaście, czy mi prywatnie, że... Ja bym chciał poczuć ten vibe, kiedy kończysz szkołę, idziesz na autobus i wiesz, że jedyne, co cię w domu czeka, to twój komputer i nie wiem, kolka, nie? Kompik, że jedyne swoje zadania to jest tak naprawdę... Czyli twoi ziomale będą na TeamSpeaku od odpowiedniej porze, że tak powiem. No, realnie. I to było to i chciałem totalnie poczuć ten vibe, kiedy wracałem ze szkoły. Siedziałem już w tym autobusie. Ten kwasek miałeś na brzuchu tylko od śmiania, pamiętacie? Tak. Albo od WF-u no czasem jeszcze. No. Rzadziej już. Szkolne krasze w ogóle. Nie, no w ogóle co za czasy chore. Walentynki, wysyłanie walentynek do innych tych. Poczta walentynkowa, podstawówkowa. Totalnie. No. Będzie, mieliśmy chwilową przerwę, poszliśmy siku i już działamy dalej. Panowie, trochę inny temat, wjeżdżam.
Ale chciałem was zapytać, jak podchodzicie, znaczy jak tutaj do singli, przede wszystkim pytanie, ale Miłosz też będziesz bardzo ważny tutaj osobą w tej dyskusji, jak potencjalna dziewczyna wpłynęłaby na wasz czas, uważacie? Czy jesteście osobami takimi, że jeżeli, może trochę z dupy pytanie, ale to jest tak uważam, że bardzo ciekawe, czy jeżeli byście kogoś teraz poznali, jakąś dziewczynę, to nagle bylibyście totalnie jakby zaangażowani tylko w to? Ziomkiem. Nie, no tam... Czyli pyta się mnie teraz, tak? I ciebie, i Maśka, i do samego siebie zadaję pytanie. No. Jak bardzo, jaki macie zwyczaj angażowania się w relacje? Czy taki, że jesteście po prostu full on, jakby tylko po prostu ta osoba i po prostu zmieniacie się totalnie? Czy jest to jakaś część z was, jakby i ta część jakby tam z tą dziewczyną, a reszta jakby zostajecie w tym samym miejscu? Czy opowiedzieć? No, no dobra, dawaj, no słuchaj. Ja mam takie przemyślenie. Myślałem o tym ostatnio. No. Bo... Myślałem o tym, bo widzę w sobie teraz zmiany na bieżąco, bo ja miałem tak stary, że jak zakończyłem teraz relację, o której wiecie, tak czułem się dziwnie z tym, że no nie było żadnej drugiej osoby, nie? No bo to jednak jest zupełna zmiana lifestyle'u, no bo z miejsca, w którym po prostu żyjesz w duecie trochę, no mieszkasz razem i jakby dzielisz się trochę wszystkim, jesteś w miejscu, w którym no nie masz tego, nie? No i nagle miałem takie poczucie... co ja mam ze sobą zrobić, nie? Że wiesz, miałem wolne wieczory, wolne w sumie tu weekend, mówię, i co ja mam ten, nie? W sensie, że to, miałem taką pustkę, którą miałem wizję, że kurde, z jednej strony chciałbym zapełnić czymś, w sensie tym samym najlepiej, no bo to znałem i do tego byłem przyzwyczajony, w sensie relacją. Wiedziałem, że to nie będzie dla mnie dobre, więc też jakby nie odzywałem się nawet do nikogo, z nikim nie gadałem w tym kontekście jakimś takim, żeby nie wypełniać, no bo najłatwiej byłoby pewnie nie przepracować relacji w ten sposób, że po prostu polecieć w jakąś inną relację, nie? Więc stwierdziłem, dobra, będę cierpliwy, pomimo, że jest to dla mnie dziwne i niekomfortowe, ale ma takie prawo być, nie? Natomiast teraz uważam, że zaczęło mi się już przestawiać. W sensie, że minęło ile? 2 miesiące? I mam tak, że zaczęło mi się przestawiać już mocno te przyzwyczajenie, nie? Że to bardzo szybko, że już teraz bardzo planuję czas pod siebie, że praktycznie, no wiesz, ja dzisiaj jak wyszedłem z chaty, tak wracam pewnie o 23, 24 i jutro pewnie będzie podobnie i mam poczucie, i już teraz się czuję niekomfortowo, w sensie, że już czuję teraz, że nowa relacja, jeśli by weszła, to by była już zmianą mojego aktualnego lifestyle'u i to na 100%, ale uważam, że na tym etapie jakiejś takiej świadomości, jakiejś podejścia do relacji takich damsko-męskich, to myślę, że nie byłbym w stanie na pewno, w sensie, że jeśli bym poznał kogoś, no nie ma szans, żebym po prostu zmienił swój lifestyle, że dobra, teraz jest, nie wiem, ta osoba, no to teraz robimy wszystko pod to, tylko że pewnie od jakiegoś etapu tak, nie? No bo uważam, że na pewnym etapie, jeśli się komitujesz, że wchodzisz w relację, w związek i nie wiem, tworzysz coś więcej, to uważam, że jest to naturalne, że po prostu wiesz, jest to zmiana lifestyle'u, nie? Nie wiem, co to jest, bo ja tak skaczę jakieś dobrze, myśli. Dobrze, ja słucham bardzo i tak totalnie jakby rozumiem i zgadzam się z tym. Że to też trzeba sobie zasłużyć trochę na to, żeby ta druga osoba się do ciebie dostosowała, nie? I to jest w dwie strony, nie? Że to po prostu też ciężko oczekiwać od kogoś, że ja miałbym, jeśli bym się z kimś spotykał, nie? Antku, jak ty patrzysz na sytuację? Czy jakbym teraz miał po prostu dziewczynę, tak? No tak, no. Coś był z dziewczyną. Tak. No ogólnie ja po sobie widziałem zawsze, jakbym z kimś po prostu, że stary, no że albo się trochę zatracałem, nie poznawałem siebie jak wcześniej i kurwa, no na pewno byłem mniej produktywny, to 1000000% zdecydowanie, może byłem tak samo produktywny przez pierwsze 2 miesiące czy 3 w związku, może trochę dłużej później, ale później zawsze, no uważam, że tragedia. I ja lubię jednak niezależność po prostu. Jeżeli faktycznie miałbym sobie znaleźć kogoś, no to ja muszę być teraz jednak niezależny. Ja lubię po prostu swój czas, lubię po prostu, nie lubię takich zależności. Kumacie? Okay. Musiałbyś sobie znaleźć tak busy osobę jak ty jesteś. Tak, nie? Tak. Żeby aha, no i to jest w ogóle kolejny case, że też... ta osoba musi być mega interesująca, w sensie, bo mi to po prostu bardzo imponuje. Ja nie lubię tak, kurwa, czegoś trochę ślimaczenia takiego. Kumasz. No. I może to jest złe właśnie i no, tyle, ale wiadomo, emocje to emocje i w sumie nieważne, kto kim jest, to po prostu, jak masz do kogoś uczucie, no to po prostu masz. Ale tak mi się wydaje, że jakbym miał na przykład powiedzieć o swoim typie, no to
musi być to mega interesująca osoba, że kurwa stary, że musi mi mega imponować. Ej, a teraz ci brakuje kogoś? Rok po zerwaniu? No tak, w sensie czy mi brakuje? Raczej nie. Czy mam jakieś momenty, kiedy spoko by była ta bliskość? Na pewno. No, wiadomo. Ale kurwa, to jest coś, o czym chyba ciężko mi się wypowiadać. Bo ja trochę nie wiem, kumacie, że jakbym teraz pewnie sobie kogoś poznał, czy z osobą, którą już znam jakiś czas, coś by ten, no to... To ja nie wiem w sumie. Ja nie wiem, co by się stało. No bo to są emocje, kurwa, ja się tyle zmieniam. No i bardzo mnie to wkurwiało, że jak byłem z kimś na przykład, to w jakimś tam momencie się zmieniałem i widziałem to po sobie, może nie wtedy, później moi bliscy to widzieli i nie chcę wracać do takich momentów. No. Okej, okay, dobra. Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, w mojej poprzedniej relacji, w której byłem bardzo długo, no bo 6 lat, myślę, że to było takie trochę, że każdy miał swoje życie, ale że dzieliliśmy jakąś część po prostu tego życia razem. I myślę, że to, no przynajmniej no to jest jedna relacja, w której takiej prawdziwej byłem. No i myślę, że szukając teraz jakiejkolwiek relacji, no to bym szedł po prostu w coś takiego, no żeby też, żeby nie udusić się trochę sobą w pewnym momencie, że jakby wiem, że na tyle uwielbiam rzeczy, które robię teraz, że nie chciałbym, nie wiem, jakoś teraz tego totalnie zmieniać na poczet tej osoby. Na pewno nie jest tak, że no jestem tak zapracowany, że nie mam czasu na dziewczynę. To jest telefon komuś? No, że na pewno nie jest tak, że jestem tak zapracowany, że na pewno nie jest tak, że powiedziałbym, że jestem tak zapracowany, że nie mam czasu na dziewczynę. Bardziej bym powiedział, że to jest wszystko kwestia priorytetów. Na pewno jeżeli jakby znalazłbym drugą połówkę, to priorytet spotykania się z drugą połówką na pewno byłby no, wysoki dla mnie, co by nie było. Co prawda priorytet, nie wiem, randkowania, poznawania nowych dziewczyn na razie jest dla mnie dość niski względem innych rzeczy, dlatego nie wiem, kiedy tą dziewczynę w ogóle jakoś sobie znajdę, ale myślę, że jak już znajdę, to że jakby na koniec dnia priorytet jakby związku jest dla mnie wysoki, ale myślę, że no to nie najwyższy. To nie jest wartość dla mnie taka, że po prostu co byś nie działo, to po prostu codziennie przez cały czas z dziewczyną, wiecie. Właśnie sobie. Dużo osób tak marzy, bardzo, bardzo stawia po prostu drugą połówkę na pierwszym miejscu i tak jakby mogą tak ludzie robić. Ja na przykład też tak mam, że w sensie, że ja właśnie nie potrafię po prostu. Że to jest już dla mnie... Że to jest za duża zależność. Jestem za bardzo uzależniony od kogoś i od spędzania czasu z tą osobą, że kurwa, no jesteśmy ludźmi, nie? No w sensie, no nie musimy nawet, wiesz, obok siebie siedzieć, kurwa, jak idziemy stary do kina czy coś takiego. No, czy gdziekolwiek. Dokładnie. Że to dokładnie. Wyjebane, stary. No, bo nie jesteś związku to i kota nie, ale, osobę, ale nie, no, nie chciał, wiesz, o co chodzi. Stary, ale wiesz, nawet jakbym... Czy ty mówisz, że idziesz ze swoją dziewczyną do kina i masz wyjebane, to kupujesz, nie, załóżmy, stary, idziemy stary w grupie i to koniec końców nie ma takiego dużego znaczenia, że na przykład nie usiądziesz sobie ze swoją kobietą, stary, jak idziecie w dużej grupie, nie? Dla ciebie nie, ale dla niej, kurwa, stary. No tak, ale to zależy po prostu, jakie masz podejście, nie? Wiadomo, że to jest miłe. Wiadomo, że to jest miłe, ale stary, ty nie poszedłeś grupom znajomych, stary, żeby, kurwa, się miziać, kurwa, ze swoją dziewczyną w kinie, albo wiesz, bo no... Man, no dobra, no to Milo, sobie idziesz sam. A ty tak. Jak nie masz podejścia? No bo jesteś długo w związku. Ale ja nie wiem do końca, jakie jest pytanie, że sprecyzowałem. No dobra, to... Ja wam powiem wszystko. Na smyczy. Od A do Z. No co ty, upe. Alfa, sigma. Dobra, a teraz nieoficjalna. Ja Gabi kupiłem 2 pieski, żeby miała pieska, nie? Nie, serio. Chyba, żebyś miał kolegę. Żebyś miał kolegę. Nie chcieliś być tym samym, bro. No. Pytanie. Pytanie jest takie, czy twój związek z Gabi na przykład jest taki, bo z zewnątrz tak wygląda, że wy spędzacie abstrakcyjnie dużo czasu razem. To jest tak jest, nie? Że mniej niż razem. Karo i Eryk wciąż, okay, no ale dużo. Fakt, no, Eryka dzisiaj nie ma, no. Akurat kurde, to ale Eryk to, by dobrze jak powiedział. Jak Eryk chory, no to Karo też, nie? No tak. Karo tak. No tak. Nie, spędzamy dużo czasu, ale... Nie aż tak dużo, bo mi się mogło wydawać. Gabi jest mega zajęta, ja też sobie zajmuję jakoś tym czas i spędzamy dużo czasu po prostu będąc w domu, mieszkamy razem, no kurde, mieszkamy razem już 4 rok w sumie. Razem w Londynie, we Włoszech, teraz drugi rok w Warszawie i 2 lata w sumie w Anglii.
No to jest, chcąc nie chcąc musimy spędzać dużo czasu ze sobą razem, ale czy to nam przeszkadza? Nigdy mi to nie przeszkadzało, tak szczerze nigdy, że po prostu wiesz, że ona jest, ja jestem. A chciałeś kiedyś więcej, bo wy jesteście ile? 6 lat razem? Prawie 6 lat, czyli większość takiego twojego dorosłego życia z możliwościami, nie? No nie, większość dorosłego, no tak gdy miałem 21 lat, no to już trochę swoje coś tam też pożyczyłem, ale still, no ale większość takiego... Trochę się poimprezował, no, co? Nie, tak kurwa, pan student, nie akademik, nie? Panowie, kurwa, nie, no nie, no bardziej, co ty. Ale cały okres dojrzewania, kiedy ja stawałem się jakby wiesz, z chłopca facetem, tak. Mężczyzną, wiadomo. Gorylem. No to cały czas była gdzieś obok gabusia, nie? Więc ona mnie też pewnie trochę tam kształtowała. Gaśnica, gaśnica. Tak, no. To na pewno. Podpałka, podpałka. Ja zastanawiam się, i co, masz, miałeś myśli takie, że spędzałem nie znasz dużo życia, nie, bardziej, że nie poznałeś życia siebie jako takiego właśnie dorosłego życia z taką wolnością, powiedzmy? Nie. Nie. Nie, nie, ja stawiam siebie bardzo na pierwszym, nie, może nie na pierwszym miejscu, ale bardzo stawiam siebie wysoko, jakby swoje priorytety i po prostu otwarcie o tym mówię, Gaby, że nie mam ochoty robić tego lub tego, znaczy się zacznie złapałem, że miałem trochę wyrzuty sumienia, że nie mam ochoty teraz zrobić z przyjaciółmi naszymi tego, wyjść lub pójść na jakiś obiad lub kolację, mam jakieś plany i założenia, które sobie chciałem zrobić, chciałem zrealizować i po prostu ja to robię i wiesz, po prostu jest taka zagwozdka, że co, że czy może się znudziłeś po prostu, nie wiem, naszymi przyjaciółmi albo naszą relacją lub nie jesteś po prostu aż tak zahypowany. No po prostu, nie? Że nie chcesz ze mną wyjść, albo coś mówię, nie, Gabi, chcę i tak dalej. Tylko, że też jestem w takim okresie, że po prostu wolę, mam jakieś, jestem bardzo taskowym gościem, pewnie ty też. Mam taski i jak ich nie zrobię, to będzie mi to siedzieć na bani do końca dnia. I po prostu stawiam sobie te cele często na pierwszym miejscu, a później sobie stawiam po prostu też Gabi i przyjaciół. Także taka energia wygrywania teraz tą góruje, żeby po prostu robić rzeczy, które mam założone i dosiąść jakiś cel. No i Gabi, jakby szanuję, to jest mi sobą 6 lat, 2 psy dzielim, tutaj nie chodzi jakieś na spacery, wszystko robiłem praktycznie razem, śniadania, obiady, wszystkie wysiłki. Także nie może się spędzić do tego, że po prostu w tygodniu dwa razy, nie wiem, kilka godzin poświęcę czasem więcej, wiesz, na siebie, a poświęcę mniej na nią, bo na przestrzeni 6 lat to się tak rozmywa, że to są w ogóle jakieś, wiesz, w ogóle abstrakcyjne ilości czasu, że czasem zrobię coś więcej, czasem zrobię coś mniej. Nie ma już takich kłótni w ogóle na to. Przyzwyczaja się człowiek po jakimś czasie do tego, że po prostu człowiek, z którym żyjesz i jesteś i dzielisz życie, też ma swoje życie. Jakby to szanujesz i to jest fajne w drugim momencie, bo to napędza związek, że gadamy, ej, ja zrobiłem to zewkowego, ja to zrobiłem, jak mnie o tym spotkałem się z tym, z tamtym, że zjeramy się nawzajem, że ta druga osoba coś robi. Zjeracie się nawzajem? Zjeramy się nawzajem. Aha, wiadomo. Ale pierwsze 2-3 lata w związku to było coś takiego, że jednak chcieliśmy wszystko robić razem, jak i druga osoba chciała zrobić coś poza związkiem, to było takie, wiesz, już shady trochę, sketchy, że musisz robić to beze mnie, jakby ze mną ci się nudzisz. A teraz już, że Gabi sama do klubu chodzi, nie? Z kolegami. Kurwa, w sketchu była 2 razy w tamtym tygodniu. No, z kolegami. No, wiem, z moimi. No. No, chyba. No. Tak mi się wydaje. Nie? Ja bym nie nazywał ich kolegami już po tym, co się tam wydarzyło. Ale to nie ma też co zrobić, chyba na podcaście gadać, nie? No. On tego nie wiedział jeszcze. Kolega mojego kolegi... Co? Nie wiedziałeś o tym? No nie wyłączyłem słów, co? Bo... Że masz kolejnego psa do kolekcji jeszcze. A, nie, kurwa. żartujemy, oczywiście żartujemy. No dobra, panowie, słuchajcie, ja uważam, że fajne te temaciki wszystkie. Czy my już tak się zbliżamy do końca, czy jeszcze coś wjeżdżamy na koniec? Jak chcecie wjeżdżać w jakieś pytania związkowe i tak dalej, to rzucajcie, ale chyba... To może już na kolejnym odcinku to się przygotujemy trochę na konkretne pytania związkowe do ciebie, Miłosz. A ty możesz oczywiście również przygotować się do... No właśnie, albo tutaj, albo możesz przygotować do trudnych pytań dla chłopaków singlów, nie? Aha. Bo masz takich 3 przy sobie. A my będziemy mieli jeszcze Ryczkę, który też jest w związku. No i co, widzowie, dziękujemy chyba, tak? Słuchajcie, widzowie, bardzo dziękujemy serdecznie. Standardowo prosimy o feedback. Standardowo, jeśli dotrwaliście do końca. Co piszemy? To piszemy moim zdaniem. Ja bym chciał wytłumaczenie. Miłosz. Nie. Miłosz Kaganiec. Miłosz Kaganiec. Tak. Miłosz na smyczy. O, jest do kolekcji. Miłosz na smyczy. Miłosz na smyczy. Miłosz na smyczy piszemy. Let's go. Let's go. Let's go. Albo, a może tylko nie wiem, czy ej, jestem pewny, że Gabę to zryje. On nie chciał tylko coś powiedzieć chłopaku, bo to ludzie o mnie coś myśleć. To po prostu pogadacie, tak? No dobra. Miłosz na smyczy. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Elo, albo, a może pytanie, może dlaczego Gaba sama z kolegami Miłosza w klubach? Nie, już nie. To było na tyle. Miłosz na smyczy. Dzięki.